Piątunio wjechało, prawda żużla również. Tak więc, drodzy widzowie, witamy was serdecznie, delikatnie okrojonym gronie, ale jakże zacnym, a mianowicie Rafał Żużlowy, degustator z falą a la siwy bajeran i jeszcze wąsik do tego. Także witam pana Rafała, no co to za fryzura, opowiedz, o co tu chodzi. Panie Adamie, dzień dobry, witam, znaczy dobry wieczór w sumie nawet. Witam cię bardzo serdecznie, witam wszystkich naszych widzów. Jest to nienaganna linia włosów, chciałem tylko tyle nadmienić. Poszedłem dzisiaj do fryzjera, no i oto jest. No, powiem szczerze... Chciałbym jeszcze zrobić jedną rzecz. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie Prawdy Żużla. Mam nadzieję, że spędzicie z nami te najbliższe godzinę, półtorej z uśmiechem na twarzy, że będziecie do nas dzwonić i że będzie wszystko tak, jak być powinno. Kasiu, pozdrawiam. Jakim głosem. W ogóle, Rafał, ty wiesz co, ja się tak zastanawiam, czy ty nie myślałeś kiedyś o, nie wiem, no już kiedyś był ten temat czytanie książek, ale na przykład jakbyś takich bardziej książek, nie wiem, 50 twarzy Greya, wiesz, ten taki masz ten nie taki... Nie byłbym w stanie oddać tych emocji, no nie okay? Wiem, nie wiem, powiem ci, masz taki wiesz, głos, taką generalnie barwę. Powiem ci tak, jestem zarejestrowany na stronie, która zrzesza lektorów. Natomiast niewiele z tego wynika póki co, ale naprawdę chciałbym być w pewnym sensie lektorem, bo dużo osób mi mówi, że mam spoko głos, szczególnie jak mówię w ten sposób. No. Więc nie, tak wiesz, może będzie to lizanie się po jajkach, ale no. A trzeba się czasami pochwalić. Myślę, że mógłbym dać radę. Myślę, że mógłbym dać radę i chętnie bym to zrobił. Nawet kiedyś z Magdą Magdańską rozmawiałem, z Martą Magdańską rozmawiałem na temat Bobcia, jej książki o żużelku. To jest książka dla dzieci i też był taki pomysł, żeby wydać tą książkę w kwestii audiobooka, ale niestety wydawca nie miał na tyle pieniędzy. I też powiedziałem Marcie, ja bardzo chętnie to przeczytam, ale niestety temat upadł. Może kiedyś coś się uda zrobić i bardzo chętnie bym to zrobił. Nie, bo powiem szczerze, masz do tego dryk, tak więc przede wszystkim barwę głosu masz super. Słuchaj, warto zawsze w życiu wszystkiego spróbować, jeżeli jest na to możliwość, żeby później nie żałować, prawda? Jasne, że tak. Słuchaj, ja cały czas dążę do tego, żebym nie musiał pracować na etacie, tylko żebym mógł robić swoje rzeczy. Czy to będzie YouTube, czy to będzie czytanie książek. Tak, Deliver pisze Kama Sutrę, mógłbym przeczytać. Okej, okay, to jest żart. Natomiast... Okay. Dobre, dobre. Dobra, nie, no wydaje mi się, że chciałbym spróbować i myślę, że jakieś szanse są, wiadomo, Tomaszem Knapikiem nie będę, Maciejem Gudowskim również, ale czemu nie miałbym być Rafałem Świderskim? No dokładnie, zresztą Kasia pisze, głos głęboki, aksamitny, Rafi, idź w to. Także widzisz, już rozgrzewasz kobiece serca, więc... Może my coś powinniśmy sami napisać i byś ją przeczytał swoją książkę, bo to wtedy dopiero byś oddał takie emocje, wiesz o co chodzi? Tylko wiesz, na razie jeszcze, Adam, nie mamy za bardzo o czym pisać. My na razie jesteśmy tylko znaczy koleżkami, się... którzy gadają o YouTubie, czy na YouTubie o żużelku, ale niewykluczone, że może kiedyś coś się... Generalnie powiem ci tak, tak w ogóle off topic totalnie, nie? Wydaje mi się, że byłbym w stanie, bo generalnie byłem dobry z języka polskiego w gimnazjum, w szkole średniej i kiedyś przyśniła mi się taka rzecz, stary, bo ja bardzo dużo czytałem Stephena Kinga. Kinga, tak? Tak, i te wszystkie jego, wiesz, science fiction określili. Kiedyś przyśniło mi się, że byłem w Pradze i rozbił się czeski, nie, przepraszam, byłem w Rzeszowie. I rozbił się czeski samolot z prezydentem na pokładzie i nad miasto zamknięto, co nie? Wiesz, i taka powieść, tak typu science fiction, coś bardzo w stylu Kinga kiedyś mi się przyśniło i stwierdziłem, że w sumie fajnie byłoby napisać taką powieść, tylko problem polega na tym, że nie mam na to czasu. Ale dużo pomysłów mam. Chciałbym robić masę rzeczy, tylko problem polega na tym, że cały czas ten etat mnie blokuje, bo i mam jakieś ambicje sportowe, i mam jakieś ambicje, powiedzmy właśnie, co do napisania czegoś. Ja nie mówię, że byłbym dobry, okej, ale chciałbym to po prostu zrobić nawet sam dla siebie, tylko to zabiera tyle czasu człowieku, że to się w pale nie mieści, nie? Wiesz, jaki tego problem jest wszystkiego? Żeby zabrać się za marzenia, niestety trzeba by było odstawić to życie, to normalne życie, czyli tak. Praca na szczęście i te inne... nie mam dzieci ani żony.
No chciałem powiedzieć, no ja jestem już troszeczkę, czy wiesz, to są, ja marzenia powiedzmy spełniłem w ten sposób, że mam te pociechy. Aczkolwiek, no coś kosztem czegoś, prawda? Tak jak tutaj Rafał zauważyłeś, no na wszystko jest niby czas, ale tego czasu z każdym dniem jest coraz mniej. Ale refleksje, ale dzisiaj zaczęliśmy prawdę żużla. Normalnie. Zaczęliśmy bardzo dobrze prawdę żużla, tak. Naprawdę, panie Adamie. A propos, pytałem się jeszcze nasi czatersi, co z Grzesiem? Grzesiu, uwaga, uwaga, jest bardzo blisko. Z pozoru jest bardzo blisko, bo przyjechał od siebie z Plymouth, jest teraz tutaj w Londynie, niedaleko. Gdzie ja mieszkam, w ambasadzie, tak? No, on teraz się rozbija, ta na politykę idzie, jak wiecie, Boris Johnson zrezygnował, nie mamy rządzącego krajem, więc ja chyba nawet się wybiorę, Rafał, nie wiem, tam powiem, ubiorę tą togę, te wszystkie i będę tam krzyczał w tym ich parlamencie, nie? Ty tam w tym parlamencie to ja bym się założyć, wiesz, tą taką myckę i białą szatę jak ministrant, to wtedy byś coś ugrał. To nie. Ministrant jakoś źle się kojarzy, dokładnie. Jak na COVID-zie, zostań w domu. No, dokładnie. Także 40 osób już jest z nami. Dzisiaj w tematy, czy fajne to się okaże tak naprawdę, które się przewijały w tym tygodniu. Wiesz, to wszystko zależy od naszych widzów. Oczywiście, zresztą ja już za chwilę uruchomię, no właśnie, jeszcze sekunda, uruchomię za chwilę linię telefoniczną, bo chcę, żebyście wy się podzielili waszym zdaniem. I tak naprawdę, Rafi, przechodzimy pomału już do tego tematu. Zaczniemy od tego głównego tematu, a mianowicie ostatnio dość często pojawiają się informacje, że to Artjom Łaguta pozwał PZMOT. Podobne ślady ma iść Emil Sajfudinow. Widać, Rosjanie nie składają broni. Chcą jak najszybciej wrócić. Niektóre drużyny ekstraligowe już przymierzają sobie właśnie rosyjskich zawodników względem nowego sezonu. Czyli coś tam pewnie na rzeczy jest. I mam do ciebie teraz pytanie. Takie na początek ogólne chcę ci zadać, a mianowicie... Kto weźmie to na barki i wyjdzie, bo wczoraj miałem taką dyskusję na backstage'u z Piotrkiem i Krzysztofem, i wyjdzie i powie, no dobra, to już odpuko, powiedzmy tak, wojna na Ukrainie zrobi się taka na zasadzie jak w niektórych częściach świata, a mianowicie będzie dogasała, ale cały czas rakiety będą od czasu do czasu wystrzeliwane, ale ani Rosjanie nie będą szli w głąb Ukrainy, po prostu zostaną na swoich pozycjach, tak? Nie wiem, o, weź Izrael, Palestyna, będą do siebie walić tymi rakietami, tak? I zostanie... Indie, Chiny. Tak, ale będzie cały czas na zasadzie właśnie, mimo wszystko, konflikt, wojna. No i teraz tak, no ale w końcu będzie tak, duże napięcie tutaj tych klubów, którzy mają te Rosjanina. Zresztą właśnie ten cały... system, który Artjom chce wykorzystać, czy Emil, przecież oni mają polskie paszporty, no to w końcu dlaczego nie mogą przystąpić do egzaminu PZMOT-u? Zaraz zobaczymy, zresztą jeżeli ta sprawa pójdzie do sądu, to zobaczymy, czy jest w ogóle szansa, że Artjom to wygra. Czy PZMOT miał prawo na przykład nie dać mu szansy zdania na polską licencję, tak? No zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, ale na dzień dzisiejszy chcę się cię zapytać, gdzie już jesteśmy, no już... Prawie koniec sezonu zasadniczego. No i teraz mamy nowy sezon. I powiedzmy nawet, okej, jest zgoda. Kto weźmie to na barki i powie nam... Albo jak ty myślisz, jak to zostanie rozegrane? Jak to zostanie rozegrane, żeby dopuścić rosyjskich żużlowców z powrotem do obiegu, tak się wyrażę? Znaczy, wydaje mi się, że jedyną możliwością, żeby tych chłopaków dopuścić do obiegu, jest właśnie to, że będą zdawali licencję jako Polacy. I czy wyczytałem jakąś informację, że oni mieliby być Polakami, ale nie mieliby być liczeni, czy inaczej, Polakami z... inaczej, Rosjanami z polską licencją, ale nie mieliby być liczeni do zasobu Polaków w składach. Tak, czyli że masz dwóch Polaków i ten koleżka, powiedzmy Rosjanin, byłby dalej obcokrajowcem. I wydaje mi się, że to byłaby bardzo słuszna droga, bo po pierwsze, moim zdaniem, będę to podkreślał cały czas, Rosjanie zostali niesłusznie wykluczeni z polskiej ligi, bo to są prywatni ludzie. Fakt, możemy mieć bardzo dużo pretensji do narodu rosyjskiego jako do narodu, ale to jednostek, stary, oni nic nie zrobili. A Rafał, nie uważasz, bo ja też właśnie rozmawiałem sobie z Krzysiem i z czym ja na przykład, powiem szczerze, właśnie nie chciałbym dalszego cyrku, że albo dopuśćmy ich, oni oczywiście nie będą mogli startować pod rosyjską flagą, tak? Owszem. Bo to są zbanowani, ale z drugiej strony
nie naturalizujmy ich podobnie jak gleba czugunowa. Nie, nie musimy ich naturalizować, na to, żeby... Właśnie o to chodzi, że nie będziemy ich naturalizować. Oni będą jechali z polską licencją, ale dalej będą obcokrajowcami. Aha, to czyli okej, w ten sposób. Okej, no to masz rację. Dla mnie to jest w porządku, bo to nie będą Polacy jak Gleb Czugunow. Nagle nie będzie reprezentacja Polski składała się, powiedzmy, Jenowski, Zmarzlik, Łaguta, zawodnik Sajfudinów, tak? To nie będzie w ten sposób. Oni nie będą mogli występować jako Polacy w zawodach międzynarodowych. Przynajmniej taką informację wyczytałem i jeżeli jest to prawda, ja się pod tym mogę podpisać. No, tak naprawdę mnie interesuje, Rafi, właśnie jak zostanie to rozegrane. Piotrek się śmiał i powiedział, że na co, Adam, ty liczysz? To będzie komunikat. Wyobrażasz sobie, że to będzie tylko komunikat, a nie ogólny, nikt się pod nim nie podpisze na zasadzie... Tak. Niczego innego się nie spodziewam. I to jest dopiero, bo jestem pewien. Jak zostali wykluczeni Rosjanie? No, afera, no każdy... Afera, ta otoczka cała, zostawmy to z boku. Jak to było rozegrane? Był komunikat, tyle. Komunikat, no to się zgadza. Ale no wiesz, teraz jednak postaw się, nie wiem, na miejscu pana Marcina Majewskiego. Innych, nie. Którzy tak bardzo byli na nie... No a teraz nagle będą musieli, nie wiem, migzony z nimi przeprowadzać. Wiesz o co chodzi? No to będą musieli, to może w końcu zrozumieją, że nie mieli racji. Nie wiem, czy oglądałeś przedwczoraj, czy wczoraj. Wczoraj był Park Maszyn na kanale sportowym i zadzwonił jakiś tam widz oczywiście i zadał Drillsonowi pytanie na zasadzie... Przeczytał tego jego listu otwartego, kawałek Drillsona i dlaczego komentuje biegi Gleba Czugunowa? Tam było takie pytanie i Drillson mu odpowiedział i faktycznie ja się dopytałem aż Krzysia, bo nie byłem w stanie w to uwierzyć, bo ja z tego listu za pierwszym razem faktycznie wyłapałem coś takiego, że on powiedział, że nie będzie komentował, że nigdy nie będzie coś takiego wyłapałem, a nie, a tam jest napisane, że on zakłada swoje sankcje na nich i kurczę, teraz mi wleciało, ale nie powiedział, że nigdy nie będzie komentował, tego tam nie ma. Okej. I tak odpowiedział temu widzowi, że potoczyły się sprawy jak się potoczyły, to jest moja praca, tak powiedział, a ja nigdy nie napisałem w tym liście, że nigdy nie będę komentował. W ten sposób, bo to jednak gdzieś na końcu no te pytania gdzieś zostają do tych ludzi, którzy najwięcej krzyczeli. A wiadomo, że tak jak ty powiedziałeś, Rafał, no na końcu, jeżeli już ci Rosjanie no będą dopuszczeni do tej ligi, no to tak jak ty, może PZNOT umyje rączki i wyda komunikat, ale opinia, widzowie, kibice będą chcieli właśnie usłyszeć, no jak to będzie miało wyglądać do tych, co prowadzą te wszystkie nie wiem, transmisje, to no, wiesz, no tego sobie nie wyobrażam. Wiesz, to już jest rzecz, którą będą musieli sobie wyjaśnić właśnie ci ludzie, pan Majewski, pan Dryła. Oni zabrali stanowisko jako pierwsi, oni zajęli stanowisko najbardziej radykalne. Czy było słuszne? Nie mnie to oceniać, ja mam swoje każdy zdanie. Każdy ma swoje zdanie, dokładnie. Każdy ma swoje prawdę żywa, tylko później co może też jest tego tak, konsekwencje. Że ja się mylę, dokładnie, może jest tak, że ja się mylę, oni mieli rację. Nie mnie to oceniać, każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć to co myśli na dany temat, okej? Okay? Ale ja patrzę sobie na inne sporty. Dlaczego reprezentacje Rosji z każdej dyscypliny sportowej są wykluczone? I moim zdaniem jest to w porządku, słuszne i jak najbardziej odpowiednie, ale pojedynczy sportowcy występujący jako jednostka, no i jeszcze w skokach narciarskich coś takiego było, chyba że jeszcze w jakimś sporcie, może nie wiem. Natomiast hokeiści w NHL dalej grają. A to w polskiej lidze tak samo grają. Dokładnie, w polskiej lidze. Ja ci podam przykład Rakowa Częstochowa. Jestem częstochowianinem, więc mogę coś takiego powiedzieć, jest Ukrainiec i Rosjanin. W piłce ręcznej, już nie pamiętam w jakim klubie, czy w Kielcach... No dobra, nie chcę już teraz strzelać, ale jest dwóch Rosjan, dwóch Ukraińców, grają. W tenisa grają pod neutralną flagą? Grają. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego jednostka, nie reprezentacja, jednostka, człowiek, nie może wykonywać swojego zawodu, tylko dlatego, że powiedział pan... Taki i taki? Nie. To jest, stary, to jest to, co ci mówiłem, jak już rozmawialiśmy o tym zaraz po tej sytuacji. To teraz wyobraź sobie, że Polska napada na Czechy i tobie w Anglii mówią, nie będziesz pracował w mojej firmie, bo jesteś Polakiem. Tak. Nie masz z tym nic wspólnego. Okej? Okay? Już pomijam totalnie poglądy polityczne, to czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Nie masz na to wpływu. Nie ty podejmujesz decyzję, nie ty jesteś na froncie, nie ty strzelasz.
i nie ty za to wszystko odpowiadasz. Fakt, jesteś człowiekiem z danego kraju, który zrobił zło na świecie, no bo nie oszukujmy się, agresja Rosji na Ukrainę jest złem. Nie chcę używać złych słów, bo jeszcze to nie jest ten czas. Niemniej, jako naród możemy odpowiadać, natomiast jako jednostka już nie. I tyle. Zgadzam się, ale od początku mieliśmy takie stanowisko, dokładnie. Oczywiście. Że no... Dlatego ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego pan Artiom Aguta nie może występować w polskiej lidze, dlaczego Emil Sajfutinow nie może, dlaczego nie może występować każdy jeden Rosjanin, szczególnie jest mi tutaj szkoda Wadima, bo znam chłopa osobiście, rozmawialiśmy z bardzo dużo razy. Ja mam kontakt cały czas, ja zresztą myślałem, żeby go zaprosić na tą prawdę żużla, powiem ci szczerze, ale na końcu mówię, to jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze nie jest, bo... Tak, teraz jest pytanie od Kasiuli. A jak właśnie chciałem to powiedzieć. Ja bym popierał Putina. Nara. Nie ma tutaj człowieku. Dokładnie. Dlatego dla pana Grigorija Łaguty nie ma tutaj miejsca. Bo on jawnie to popiera. Ale jeżeli nie masz z tym nic wspólnego, uważasz, że to jest złe, a większość rosyjskich sportowców potępiła tą sytuację, umówmy się. Okej? Okay? Nie. A nawet jeżeli oficjalnie, czego... To mi się bardzo nie spodobało, jak pan Majewski ciągnął Wadima, żeby tylko powiedział, nie wiem, najlepiej, żeby powiedział walić Putina, a tak go ciągnął. Z tym, że użyłby słowo na J i na końcu byłoby tak. Teści. No, dokładnie, ale no tak go ciągnął za ten język. Z drugiej strony ja też ich rozumiem. Nie zmuszajmy ich do krzyczenia właśnie wulgaryzmów w stronę tamtego, bo... No, on ma tam rodzinę i tak dalej, my żeśmy tu poruszali już niejednokrotnie, ale dwa, tak jak Rafał, ty zauważyłeś pięknie, również nie pozwólmy, żeby w jakikolwiek sposób celebrowali właśnie, nie wiem, nawet swoje barwy narodowe. Słuchaj, promowanie zła jest zawsze promowaniem zła. To nie jest moment, żeby promować. Tak. Nie ma dla takich osób tutaj miejsca. Czy ty promujesz cokolwiek, stary, nie wiem. Uff. Mam przykład w głowie, ale nie mogę go powiedzieć publicznie. Cokolwiek tego byś nie promował, nie ma dla ciebie tutaj miejsca. Jeżeli jest to sportowiec i on to zło promuje, to nie ma dla ciebie tu miejsca i to jest koniec tematu. Nie, no pięknie, to no, dokładnie. Odpalamy też telefon, bo ja czekam właśnie na ludzi po tak długim czasie. Jakie jest wasze zdanie? Bo tak naprawdę, wiesz jaki Rafał jest tego, jaka jest bzdura tego wszystkiego? Tego wszystkiego jest taka bzdura, że... co to znaczy? Dobra! Już wystarczy. No bo jak to na koniec nazwą osoby, albo jaki będzie ten komunikat? Mhm. Stwierdziliśmy po rocznej przerwie... Że w sumie nic się nie stało, chodźcie, wracajcie, jest gin. Tak, albo że już wystarczy, że karę mają, ale tak jak Rafał powiedział, karanie indywidualnych jednostek, no to jest bzdura, bo to nic nie... Czy, albo inaczej, Rafał, czy to coś zmieniło do tej pory? Kompletnie nic. I powiem więcej. Mam nadzieję, że Rosjanie, którzy wystąpili z pozwem do PZMOT-u za to, że nie mogą jeździć, mam nadzieję, że oni to wygrają. Bo moim zdaniem zostali niesłusznie tutaj odsunięci od startów. Mhm. I teraz jest też pytanie, na przykład Sergeja Łogaczowa jest mechanikiem rowu Rybnik, a jeździ w lidze rosyjskiej. I bardzo dobrze, że jeździ. Bo coś w życiu musi robić, za coś musi żyć. A jeżeli jest żużlowcem, jeżeli jest sportowcem wyczynowym, gdzieś musi te pieniądze zdobywać. A jeżeli nie może tego robić w Polsce, żaden inny kraj nie chciał go zatrudnić, gdzieś musi to robić, okej? Okay? Pieniędzy na drzewie nie znajdujesz. To, że jeździsz w lidze rosyjskiej, nie znaczy, że popierasz taką czy inną filozofię tego, co się wszystko dzieje. Maciej Rybus, pociśnięty jak ostatnia szmata, że przedłużył kontrakt, że zmienił klub z moskiewskiego tak. Na moskiewski. Mhm. Ale co klub ma zrobić? Ma żonę Rosjankę, dzieci mówią po rosyjsku. Dokładnie. On mieszka w Rosji od kilku lat. Nawet więcej bym powiedział. W reprezentacji grał nie będzie i akurat popieram pana Michniewicza, że tutaj nie dopuścił pana Rybusa do pana Maćka do reprezentacji. Okej, okay, tak. Ale też musimy go zrozumieć, że on miał do podjęcia pewną decyzję. I pan Łogaczew miał dokładnie taką samą decyzję do podjęcia. Dokładnie. Powiem więcej. I Łaguta widywany jest, Artiom Łaguta jest widywany w parkingu Sparty Wrocław i tak samo Wadim Tarasenko w parkingu GKM-u Grudziądz. GKM-u. Mhm. Ale przecież... To nie są trendowaci ludzie. Ja też tego nie rozumiem. Nie można też ich od razu skreślać. Oczywiście tak Rafał powiedział. My czasami nie potrafimy zmierzyć, co masz w paszporcie? Rosjanin. Przekreślone. Nie. Tak samo ja, Rafał, pięknie to powiedziałeś, bo nie wiedziałem, że poruszysz temat Rybusa. Ja również.
Dla mnie 70-parokrotny reprezentant Polski, który naprawdę wkładał serducho. I to teraz przekreślone? Tym bardziej, że to nie jest chłopek, tak jak Rafał powiedziałeś, żona Rosjanka. Dzieci na pół mają tak tyle samo krwi mają rosyjskiej, co polskie. I to mamy go przekreślić? Opluć? Bo tak jest najłatwiej. Mówię, dlaczego ja rozumiem, jest taka... że on nie będzie grał w reprezentacji, tak. Bo są jakieś rzeczy ideologiczne, ale nie możemy zabierać temu człowiekowi możliwości do wykonywania życia jego zawodu. Przede wszystkim w Polsce. Dokładnie. Nawet, nie? Nie Dokładnie. To, że on Jeżeli... wróci i będzie wytykany, a nie daj Boże jeszcze opluty, nie? Podejrzewam, że mogłoby tak być, ale też zwróć uwagę na pana Krychowiaka, tak? Grzegorz Krychowiak powiedział, że on nie chce grać dla Rosji. Poszedł do Grecji, już nie pamiętam, gdzie dokładnie tam grał. W Salonikach, w Atenach, mniejsza z tym. Teraz również nie chce podjąć pracy w Rosji, mówi się o Arabii Saudyjskiej. Niech idzie. Jeżeli takie podjął decyzję, tak chce, żeby ta jego kariera wyglądała, spoko. Jeżeli by chciał zostać w Rosji, bo tam zarobi na tyle dużo, że będzie w stanie się utrzymać, gdyby jego żona była Rosjanką, miał tą sytuację co Maciej Rybus, podejrzewam, żeby tego nie zrobił. No. Ale może chce i szacun dla niego, że miał jaja, żeby wyjść publicznie i powiedzieć, nie będę grał dla zbrodniarzy i tyle. Ale nawet teraz, bo jest taka sytuacja, że kto wie, ale kto wie, że Krycha i Szymański, tam dużo nie brakuje, żeby jednak zagrali w tej Rosji w sezonie. Może się tak wydarzyć, bo teraz nawet jak był ostatnio Czesław Michniewicz w Hej Parku, właśnie były takie telefony, on wyjaśnił tam sprawę Rybusa, że z nim porozmawiał, że Rybus też to rozumie, że nie ma pro trenerzy, ja chcę najlepiej dla reprezentacji, więc spoko, nie ma problemu. Ale dostawał pytania, a co będzie, jeżeli Szymański i Krychowiak nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć, czy będzie sytuacja jak z Rybusem. Nie chciałbym tego, że są ważni i ważniejsi. Nie róbmy, mnie już taka dyskusja normalnie doprowadza, wiesz, no to jeżeli powiedziało się A, to trzeba też powiedzieć B. Nie można, że to jest tak samo, nasz najlepszy zawodnik, tak? Trochę zmieniliśmy temat na piłkarski, ale Robert Lewandowski powiedział, że nie będzie grał z Rosjanami. Szacun. Tak powiedział, szacun. Ale teraz jest pytanie, czy nie będzie grał z reprezentacją Rosji, z rosyjską drużyną, czy z reprezentantem Rosji, albo z człowiekiem urodzonym w Rosji? I wydaje mi się, że jakby... Tu jest, że około ostatniego sezonu przynajmniej raz zagrał. A mało tego, jestem pewien, nawet jeżeli by się teraz zdarzyła taka sytuacja, że jest blisko zmiany klubu, cały czas mówi się o tej Barcie. I jak, a wiesz, że życie lubi sprawiać czasami takie figle i nagle by faktycznie jakiś Rosjanin w Barcelonie grał, i jestem pewien, że od razu byłoby to przetłumaczone tamte słowa, to co ty pięknie powiedziałeś. Że ja powiedziałem, że nie będę grał z Rosjanami, miałem na myśli reprezentację. Nie jednostkę. Dokładnie. I szacun. I tak to powinno właśnie wyglądać. Odbieramy telefon, bo się grzeje tutaj nasz telefon. Dawaj, niech chłopaki dzwonią. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Łubu, dubu. Bicki w górę. I co, ktoś spadł? Odbieramy jeszcze raz. Dawaj, jeszcze raz. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Siema, siwy bajeranci zwany przykruszonym. No i już masz defekt, a wiesz co to znaczy defekt na kanale, nie? Deliver zwany cześć, Szymonem z tej strony. Siema. Cześć, siemano Rafał. Ja dzisiaj krótko, nie będę wam znowu zajmował pół godziny na antenie, tylko... No nie aż tak krótko. No nawijaj. Dobra, a propos żużlowych... żużlowców z Rosji, to podzielam zdanie Rafała, że nie ma co wrzucać wszystkich do jednego worka, bo to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś jest Rosjaninem z urodzenia, ale na przykład jak Emil, na przykład Sejfuddinow, mieszka w Bydgoszczy prawie że od urodzenia, od 16 roku życia bodajże, tak kiedy się sprowadził za namową Jonsona. Jeżeli ktoś ma naprawdę, tak jak Artyom czy Emil, polskie obywatelstwo, jeżeli udokumentuje to na piśmie, że płaci polskie podatki i czuje się Polakiem, no to w porządku, to nie ma sprawy, bo to mówię, to nie chodzi o to, że każdy z Rosji jest teraz zły nagle, bo czekaj, no nie czekaj, wszyscy czekaj, są na froncie. Czekaj, Szymon, czekaj. Nie, tak? Nie chcę czegoś takiego, że oni zaraz powiedzą, że czują się Polakami. Nie, to co z Rafałem mówiliśmy, nie tutaj... nie chciałbym, żeby była sytuacja jak z Glebem, że nagle żona i robimy z niego Polaka, a oni tu nagle oświadczają, że czują się nagle wielkimi Polakami, też tego nie chcę, bo do tej pory się nie czuli, więc nie zmieniajmy z uwagi na polityczną sytuację tego, nie, oni faktycznie mając polskie obywatelstwo, niech się starają o polską licencję i tak jak Rafał to słusznie zauważył, dostaliby taką licencję, że mogliby po prostu startować, ale
jako obcokrajowcy i nie pod żadną polską flagą. Nie, nie róbmy też z nich typowych Polaków, bo do tej pory po prostu tego, to nawet by im teraz zaszkodziło na moje. Gdyby byli Polakami, Polakami, czyli by się Polakami, jeździliby dla polskiej reprezentacji w każdych imprezach międzynarodowych i tak to zostawmy. Tak. Ja nie neguję tej decyzji. Spoko. Gdybym ja miał paszport brytyjski, też chciałbym być Polakiem w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu, który bym uprawiał, okej? Okay? Tak, mieszkam w Wielkiej Brytanii powiedzmy od 3 lat, ale gdybym tutaj mieszkał od 11 roku życia, bo mogłoby tak się wydarzyć, bo moi rodzice mogliby tu przyjechać, i tak dalej. Chciałbym występować jako Polak, ale miałbym paszport brytyjski, tak? Tak samo, może to nie jest jeden do jednego sytuacja z Łagutą i Sajfuddinowem, ale fakt jest taki, to co ty mówisz, Szymek, że Sajfuddinow mieszka tutaj od powiedzmy 16 roku życia, czyli raz tyle, ile żyje. 34, dobra, no mniej więcej tak będzie. Okej, okay, ale pamiętajmy, że jest to cały czas Rosjanin. To nie jest nic złego. To nie jest nic złego, że on jest Rosjaninem, bo mówię, ja cały czas będę tych chłopaków bronił. Ja to napisałem Vadimowi. Będę pierwszą osobą, albo jedną z bardzo wielu, które zawsze będą mówiły, że to, że oni nie mogą startować w tym sezonie, to jest skandal i tak być nie powinno. Jeżeli mogę, to nie o to mi chodziło. Oni nie będą i oni nigdy nie będą Polakami. I myślę, że nawet tak się nie będą czuli, nawet jako Polacy. Szczególnie no tak w tych powiedziałeś. Czasach. Aczkolwiek... No. Aczkolwiek jeżeli mają prawo, oni są też ludźmi przede wszystkim. Zacznijmy od tego. I to jest ich praca, tak jak mówiliście, to jest ich sposób na życie. Oni narażają to swoje życie i też coś im się za to należy. To nie jest tak, że możemy nagle ich skreślić, skończyć im karierę, w cudzysłowie, i nagle ich wykluczyć ze wszystkiego, bo urodzili się w Rosji. Tak, no to co powiedzieliśmy. Ale jeżeli, oni, mam takie wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o Emila, on od dawna, od kilku ładnych lat mówił o tym, że on ma konflikt z Federacją Rosyjską, że oni nie kładą kasy na żadne drużynowe puchary, mistrzostwa, tym podobne, i Emil się od Rosji odciął. Nie chcę, Szymek, tak dokładnie mówić, bo już nawet w tym sezonie, gdzie Emil wyjechał na tor, to widziałeś, w jakim kewlarze wyjechał, no to... To jest takie odcięcie się. On ma do twojej ziemi bardzo, znaczy do ziemi, do twojego pochodzenia ma duże przywiązanie. Tak jak Rafał zaznaczył, on się czuje Rosjaninem. Federacja, tak jak powiedziałeś, konflikt finansowy. Oni mieli dosyć jeżdżenia za swoje pieniądze wszędzie, a nic z federacji nie mieli, tylko poklepywanie po pleckach. I tu się z tobą zgodzę. Tak, więc federację oni po prostu mieli w głębokim poważaniu, bo nie pomagała im w niczym, w przygotowaniu się do żadnej imprezy. No i tak to się właśnie skończyło między federacją. Ale same na przykład barwy, zauważmy Emila, który no Kevlar zawsze, pomijając te klubowe, miał oczywiście... No, bardzo, że tak powiem, no w barwach, no, panie Rafale, pomóż, słowo mi wypadło. Rosyjskiej Federacji. O, Rosyjskiej Federacji, tak. Chciałem tylko też zwrócić uwagę na to, że na przykład jak zwrócisz uwagę na to, jak występowali rosyjscy zawodnicy w czasie Igrzysk Olimpijskich, zimowych, letnich, nie ma to znaczenia, zawsze występowali jako Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie była Rosja. To był Rosyjski Komitet Olimpijski. Ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie zrobić dokładnie czegoś takiego samego. Mówię, to są rozgrywki ligowe w Polsce. I ty jesteś obcokrajowcem. I to nie ma znaczenia, czy ty jesteś, kurde, z Somalii, z Rosji, czy z jakiegoś Azerbejdżanu. To nie ma znaczenia. Pod warunkiem, że potępiasz to, co dzieje się w twoim kraju. OK? Bo mówię, powtórzę to jeszcze raz. Pan Grigori, nie powinien tu się już więcej pojawić, a każdy, nie pamiętam, kto to powiedział, ale muszę się podpisać pod tymi słowami, każdy prezes, który go zastąpi, dla mnie jest skończony. Który go zatrudni. Jeżeli mogę tylko, to Rafał, zgadzam się z tobą i wolałbym, szczerze mówiąc, wolałbym taką drogę, o której mówisz, niż tą drogę, którą obrał sobie Gleb Czugunow. Załatwił sobie sztuczne obywatelstwo. Dokładnie. Dobra, to adres na piście wyślę. Dobra, ale to już ten, tak spróbuję, naprawdę. Wystarczy. Dobra, Szymuś, jeszcze coś, bo telefony się grzeją, a widzę, że dobry temat, 110 osób z nami, tylko bisków mało, więc bitki pamiętajcie, nie? Do góry. Dobrze, jeżeli mogę tylko dwa zdania jeszcze a propos pana Jabłońskiego, bo mamy dwa tematy dzisiaj, tak? No tak, to zgadza moim się. Zdaniem, pan Jabłoński, no ewidentnie widzą w niego parcie na szkło i to mi się bardzo u niego nie podoba, bo uważałem go w miarę za rzetelnego fachowca. Ale jak widzę teraz, co on wyprawia, to mam takie mieszane uczucia, bo
Powiedziałbym, że wina jest tak naprawdę 50-50. Skoro Jabłoński nie powinien i nie miał prawa wstawić na wieżyczkę, zgadzam się z tym. Jak najbardziej. Aczkolwiek, jeżeli faktycznie wpływał na sędziego, co sędzia niby tam napisał w protokole, pewnie pan Jabłoński użył jakichś tam niefortunnych słów, stwierdzeń, nie wiem. Aczkolwiek sędzia pozostaje sędzią i sędzia nie może pozwalać sobie na wpływy osób trzecich, jak pan Jabłoński na przykład. I to mnie boli, że sędzia skarży się na pana Jabłońskiego w protokole, zamiast powiedzieć o tym, że ja jestem sędzią, pan Jabłoński sobie może przyjść, powiedzieć co myśli, wypłakać się, w cudzysłowie, tak? I sobie iść. I tylko tyle. No, ja jeszcze poruszę za chwilę ten temat. No, o tym będziemy zagadać za chwilę, pewnie następne 16 telefonów będzie o Rosjan. Dokładnie, także dzięki Szymon, pozdrawiamy, trzymaj się, elo. Dobra, dzięki, do miłego, dzięki, hej. Pozdro. Cześć, cześć, odbieramy telefon, no już 45 blisków, już mi się to podoba, także odbieramy kolejny telefon, Rafi, bo się grzeją normalnie jak maszyny w parku maszyn. Halo, halo, dawaj, kogo witamy, dawaj. Kogo gościmy? No, nie trzeba tam no, słuchać, mamy tylko osób. Proszę od razu nawijać. A, no, proszę nie czekać. Czekaj, tam. Poczekaj chwilę. Nie, halo? Ktoś czeka, bo myśli, że tam jest ten live, Rafi. Mhm. No, tutaj mówimy od razu, bezpośrednio. Butelki, no nic, spadł ktoś, no po prostu chyba się nie doczeka. Odbieramy następny, bo tutaj jest, nie wiem ile mam teraz na zapleciu. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy, boom. Witam, Dziwi Kostrzyn, pozdrawiam żużlowego degustatora i Adama zakręconego w lewo, bo chyba tak by się to... Adam znany jako Adam też czasami. Chciałem powiedzieć, Dziwi, że witam ciebie ogółem i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak, i hejtuję za ten konkurs, widziałeś chyba wpis. Tak, widziałem, ci serduszko. Ty, Dziwi, a to ty nie jesteś, co ty mi tak po portkach plujesz? To jestem, no! To jest Dziwi, po prostu Dziwi. No. Proszę tak nie szkalować. Dobra, temat niestety bardzo gorący i tak dalej. Teraz tak, rosyjscy sportowcy musimy to rozważyć bardzo mocno ogólnie. Rosja bardzo stosuje propagandowo sport. I to wszystko takie, że to jest wybielanie się przez sport. Jeśli zobaczymy Ligę Mistrzów, sponsorem był Gazprom i tak dalej. To chodziło po prostu, żeby wybielać te swoje działania, bo agresja na Ukrainę nie jest pierwszą agresją na Ukrainę. Zajęcie Krymu, agresja w Donbasie, i była Gruzja, były Syria i tak dalej. I oni przez sport się troszeczkę wybielają. I też musimy na to patrzeć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wykluczenie, bo było tutaj poruszone, że Rosjanie startują pod flagą Komitetu Olimpijskiego. Wiecie dlaczego? Bo był wykryty totalny system dopingowy. Tak. I na Netflixie jest taki właśnie dokument pod tytułem Ikar. Każdemu polecam, tak, żeby to obejrzeć, bo tam to wypłynęło. Tak? I dlatego oni dostali wykluczenie i tak dalej. I oni są zawsze niewinni, oni są zawsze, kurczę, oni wyzwalają, oni wszystko robią i tak dalej. I w ogóle. Dobra, wracając teraz do tych żużlowców. Prawdą jest, że oni mieszkają ileś tam lat w Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nikt o nich nie wymaga, żeby, przynajmniej ja nie wymagam, żeby oni się wyrzekali Rosji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko oni by pokazali sami z siebie, gdyby po prostu działali, pokazali, że my jesteśmy tutaj, mieszkamy tutaj, pomagamy naszym braciom Ukraińcom, bo Rosjanie mają takie dosyć dziwne podejście, że to jest mimo wszystko Białoruś, Ukraina i tak dalej, to oni tam jakoś swoich czasami stosują, nie? Tylko, że tego oni sami z siebie to powinni zrobić. My nie powinniśmy na nich to wymagać, tylko że oni sami z siebie to powinni zrobić. Przynajmniej ja tak uważam. Dlaczego zostali żużlowcy wykluczeni? Dlatego, że ta Światowa Federacja Sportów Motorowych wykluczyła Rosjan. Czyli no, to jest też jakieś pokłosie, dlaczego też ci Rosjanie zostali w Polsce wykluczeni. To jest bardzo skomplikowana sprawa, tym bardziej, że no, ile tych Rosjan w Polsce jeździ? Pięciu? No.
Niedużo. No nie jest. Ale tu nawet nie chodzi ilu ich jeździ, ale tak jak mówisz, no... to jest tak, łatwo było podjąć pewną decyzję, ale teraz jak to odkręcić? Bo to co powiedziałem... tego nie odkręcić, dlatego Polski Związek Motocyklowy i Ekstraliga dostaną za to po uszach, bo pozew, który złożyli pan Łaguta i pan Sajfudinow, jest słuszny. Ale ja powiem więcej do tego, co mówisz, Zibi. Przepraszam, o tam generalnie, że ci wszedłem w słowo, ale... dlaczego nikt nie negował Amerykanów, jak się wpieprzyli do Afganistanu? Dlaczego nikt nie miał problemu, jak byli w Wietnamie? Dlaczego nikt nie miał problemu, jak byli w Libii, jak byli w Syrii? Wszystko było git. Okay? Ja wiem, tak, że może powody były delikatnie inne i tak dalej, ale... no, jaka jest różnica, nie? No. I tu zabijasz ludzi, i tu zabijasz ludzi. Powody są inne, ale dalej robisz to samo. I nikt nigdy nic złego nie powiedział. Rafale, mogę ci teraz przerwać? Śmiało. Dobra, to okej. Czy Amerykanie dokonywali ludobójstw w Wietnamie? Tego no, nie wiesz tego, no pewnie się nigdy nie dowiesz. Wiesz, to pewnie oprócz zrzucania tych defoliantów czy tych bomb na palmę. No właśnie. Dobra, to jest inna sprawa. To są lata 70, to jest w ogóle. Ale nie, inna dla data. Mnie nie ma usprawiedliwienia lata 70. To jest taka sama sytuacja, stary. Dalej jesteś. Dobra, dla mnie wiesz, dalej jesteś tym złym. Wiesz, dla mnie, jeżeli mówisz o bombie na Hiroshima, no to stary, oni posięgnęli tam po radykalną broń i no ale to... Ale to jest 45 rok i teraz Rafał tutaj, Afganistan i tak dalej. Czy Amerykanie dokonywali czy w Afganistanie i w Iraku Amerykanie dokonywali ludobójstw? Mało masz dowodów? Ale tego nie ludobójstw, jesteś... Ludobójstw. No to ale nawet nie jesteśmy w stanie... Ale to nawet nie jesteśmy w stanie tego nawet zweryfikować. Bo jeżeli czerpiemy informacje, czy to jedne, czy to drugie, tylko z internetu, nie będąc tam, to my możemy sobie, tak jak Rafi mówi, poczytać z internetu. Ale gwarantuję ci, że o którejkolwiek akcji wyzwoleńczej byś sobie nie poczytał, na bank znajdziesz jakikolwiek precedens, oczywiście, no. w którym było coś mocno nie tak. Mocno za każdym razem. Wietnam, Libia, Syria, Afganistan. Gwarantuję ci, że znajdziesz. Tylko że teraz porównuj wschodnie, a zachodnie, kurczę. To ja ci powiem zupełnie inaczej, na koniec, moment, nie, chcę zmienić temat. Ale na wschodzie, a na zachodzie, stary, dalej giną niewinni ludzie, dalej tak. Giną a ludzie, właśnie, którzy tego nie powinni robić, okej? Okay? Rafi, daj mi tylko coś powiedzieć. Zybi, powiem ci, dlaczego tak teraz rozmawiamy. Rozmawiamy tylko dlatego, że nagle to jest bardzo blisko nas. Że zgadzam, bo każdy z nas zna człowieka, który tam ma rodzinę teraz. Może wy nie, ale tutaj w Polsce, ja w Kostrzynie znam, kurczę, co najmniej, nie wiem, 5-10 osób, które tam ma rodziny i oni, kurczę, czasami drgatki i w ogóle. No jak oczywiście, ja to też rozumiem, ale my jako Polacy mam na myśli, że nagle postrzegamy, o kurde. To jest naprawdę, to jest, wiesz, no tak, bo bomby spadały 20 km od granicy i nam się zrobiło cieplutko, no. Tak, ale nie przejmujemy, bo wiesz, tak jak tutaj, naprawdę na świecie dziennie w różnych konfliktach ginie naprawdę setki ludzi i albo setki? W ogóle... Tysiące. Dlatego kurczę, mówię, dlatego to jest tak ciężki temat mówić, że tu jest gorzej niż tam, to jest naprawdę, to jest bez sensu w ogóle na moje zaczynać taki temat, bo tak, nie ma wagi dla ludzkiego życia, na moje nie ma, każde jest tyle samo warte, bo nawet pomijając już konflikty, ale tyle ludzi umiera z głodu albo z braku wody na świecie i każdy ma też na to wywalone, bo ja mam nowego iPhone'a na zasadzie, tak, a ktoś nie ma wody, jesteśmy po prostu naprawdę ludzie, jak kiedyś gdzieś wyczytałem w jakiejś książce, my jesteśmy najgorszym zwierzęciem w całym ekosystemie z uwagi na to, że my jako jedyne zwierzę zabijamy dla przyjemności, a inne dla przetrwania. I tutaj nic dodać, nic ująć. My po prostu jesteśmy jako ludzie niby najbardziej rozwinięci umysłowo. A tutaj można odwrócić medal, jak ja zawsze mówię, medal ma dwie strony i jesteśmy bardzo, bardzo prymitywni.
Adam, dobra, za daleko żeśmy zaszli, kurczę, to chodziło tylko, czy... No właśnie, Zybi, gdzieś ty nas powiózł, ty? Nie, bo, ale to, bo to jest bardzo skomplikowany problem i tak dalej. To są ludzie, wiadomo, trzeba każdego człowieka szanować i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony wyobraża sobie jazdy teraz tych Rosjan, Sejfudinowa, Łagutów, kurczę, w Polsce. Przecież oni byliby w Polsce, nie mieliby życia. Dobrze, naprawdę. Zybi, postawimy kropeczkę, bo mamy tyle telefonów, a musimy Rafi to jakoś ogarniać troszkę szybciej. Fajnie, dobra. Dzięki oczywiście za twoje te, ale chcemy, żeby jak najwięcej mogli jasne, tutaj jasne. Poruszać ten wątek. Pozdrawiamy, jasne. Zybi. Pozdro, Zybi, dzięki. Dobra, na razie. Cześć, cześć. Ja tutaj tylko odpowiem ci, Rafał, a propos to, co Zybi poruszył na koniec, a propos Emila. Baliśmy się, pamiętasz, Kasia to też zauważyła, baliśmy się bardzo o Czugunowa. Faktycznie zdarzały się mecze, gdzie go... No miał na początku przecież miał, jechali po nim wszyscy. Miał, ale teraz jakoś już przeszło, tak jak Kasia to napisała, rozeszło się po kościach, odbieramy powiem telefon. Powiem ci tak, tylko zanim odbierzesz, powiem ci tak. Okay. Jak wszyscy byliśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją na Ukrainie, tak teraz ilu z nas z ręką na sercu rzetelnie newsy sprawdza codziennie. Właśnie. I się tu tak bardzo przyjmuje. Właśnie. A minęło nawet telewizja, tak? Zrobi jedne wiadomości i dupa. A tak tu 24 dokładnie. Na dobę jesteś osaczony tymi. Tak. Dlatego ja i taka rada dla was, drodzy czatersi i widzersi, wyłączyć telewizor. Nie, odpalcie sobie Netflixa, odpalcie sobie, nie oglądajcie wiadomości, bo i tak jesteśmy wszyscy tym sterowani, a potem człowiek idzie i robi różne głupie rzeczy. Dobra, daj ten telefon. Odbieramy. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Sztoeta. Dzień dobry, Sztoeta, Sztoeta ja. Siema. I nie będziemy gadać o wojnie, bo to nie jest prawda wojny, super. Ani magazyn wojskowy. Jezus, ale dlaczego cię nie było? Dlaczego cię nie było, Przemek? Oj, panie, zajęcia. No. Dużo zajęć. A ja ci powiem, Przemek, nie kłam rzecz, Przemek, bo naprawdę... Poczekaj, Rafi, nie kłam Przemek, bo ja cię zawsze słucham na kanale sportowym i tam dzwonisz zawsze. No ale zawsze. To nie jest piątek. No faktycznie. Przemek, jedna rzecz. Naprawdę cię, chłopie, szanuję i wiem, że jesteś inteligentnym gościem, ale daj spokój z tym włókniarzem. Proszę, poprzeklinasz. Słuchaj, dopóki będziesz oszuskał, nie popuszczę. Oszuskał, zniknie. Przemek, wszystkie winy odpuszczone. Mam nadzieję, że ten Grudziądz przyjedzie. Sorry, mówię to teraz mocno prywatnie, bo ja staram się być generalnie niezależny. Mam nadzieję, że ten Grudziądz wam przyjedzie do tego Torunia, wam wpieprzy i będzie spokój. Jaki Grudziądz? No Grudziądz, ty się cały czas o Grudziądz tutaj szarpiesz ze mną. O Grudziądz? A, Grudziądz, ale to dopiero za rok. Już teraz trudno. Nie ma szans. Trudno. No nie przyjedzie, nie ma sprawy. Później będzie w jedną stronę albo w drugą, jasne, że tak. To no. Teraz tak, jeżeli chodzi o tych Rosjan, to trzeba wrócić też do początku tematu. Bo jak zaczął się ten konflikt, to mieliśmy tak, że wszyscy sobie grali, a nasi żużlowcy siedzieli w chałupie. Czy to hokeiści, czy piłkarze ręczni, czy jacyś siatkarze, czy wszyscy sobie hulali, a żużlowcy nie. A czemu? Bo tamte ligi już grały. Więc ich nie można było wywalić, a żużlowcy można było wywalić. Przez te listy, przez te beczenia Majewskiego. Oni zrobili bardzo, bardzo krecią robotę tym chłopakom i że niby sportowcy. Tylko, że czemu gra Owieczkin? Przecież to jest symbol narodowy Rosji. I tam jest jeden nie ma problemu. Z sportowców w Rosji. Tak. I to jest główny ziomek Putina. Razem grillują, razem się bawią. I jest super, nikt się nie przyjmuje. A tu jakiś pan Kudryaszow nie może jechać. Gdzie tam w Rosji go może zna tam 30 osób, bo chodzi na żużel. Albo inni. No ale oni są winni. I teraz tak. Jak mówiliście o tej zawodnika, którzy poszli do ligi, co ja mówię, do rosyjskiej, uważam, że ich akurat powinno się wywalić. Bo tam jest główna promocja tego Z. Oni jadą pod kryptonimem Z, doskonale o tym wiedzą. Faktycznie, było coś takiego, były takie zdjęcia. Oczywiście na plakatach to jest na plakatach, to jest główna nazwa Z. Jeżeli oni chyba nie są jełopami, ani mongołami bez mózgu, chyba widzą, czy co promują, jak to jest odbierane w takim kraju jak Polska, gdzie to jest ich praktycznie główny chleb, oni mieli to po prostu w dupie. I uważałem, że od początku, że kluczowym momentem będzie start Ligi Rosyjskiej. Ci, co tam pójdą, moim zdaniem mają prawa w ogóle wracania do Polski, do naszej ligi. A jeżeli chodzi o Emila i Artioma, ja bym tutaj dał przykład Czugunowa. Że on jeździ, okej, dali mu to obywatelstwo, tak, dali innym obywatelstwo, dali Emilowi, dali Artiomowi, ale on się nie zrzekł rosyjskiego.
I teraz się wojna skończy, on sobie wróci do kraju i dalej sobie będzie tym Rosjaninem. Sam nawet pisał na Twitterze, że częściej przebywa w Moskwie niż w Polsce. No właśnie. I tu jest gra gitara, tych dwóch chłopaków siedzi w chałupach, gdzie Emil, pamiętajmy, Emil ma polską licencję. On jej nie musi robić. On ją ma, tylko że po prostu on jej nie odnawiał, no bo jedzie jako Rosjanin, ale on ma polską licencję, Artym akurat nie ma. Więc tutaj problemu w ogóle nie będzie. Jeżeli chodzi o sprawę w sądzie, panowie, jedna sprawa już była. To jest druga sprawa, która została poruszona i o tym się nie mówi. Oni pierwszą sprawę wygrali. I teraz jest druga sprawa, która pójdzie jeszcze dalej. Bo gdyby nie było tej pierwszej sprawy, by tej co teraz rozpoczęli, tej by nie było w ogóle. Dokładnie. Kompletnie. No. I teraz tak. I moim zdaniem ci Rosjanie powinni wrócić i tak jak mówiliście, że międzynarodowo, przecież wiadomą sprawą jest, że międzynarodowo Rosji nie ma. I to nieważne, czy to jest Żużel, czy ten. Tego, oni reprezentować swojego kraju wara gdziekolwiek. I oni zresztą to powiedzieli, że oni nie chcą żadnego Grand Prix, nie żadnych seków, żadnych tam mistrzostw. Oni tego nie chcą. Oni chcą tylko naszą ligę i tutaj jeździć. I tak mówiliście, że mogą jeździć po prostu jako obcokrajowcy, nie wiem, pod jakąś barwą neutralną barwą, bo jeżeli oni wystartują jako Polacy, to oni zyskają podwójnie. Bo no, akcją. I Emil jako Polak, to jest taka petarda, że tylko sami koledzy tak się równać. Nikt inny. I tutaj, mimo że tu wiadomo, że dzwonię z Torunia, i ten Emil będzie nam po prostu spadnie jak nie wiem, jak gwiazdka z nieba, jako Polak, no ale nie powinien jeździć za naszej licencji. Jako zawodnik, jak najbardziej, śmigaj se chłopie, ale jako obcokrajowiec. Tak. I teraz Emil zauważył, że on w ogóle się wyłączył, jego nie ma, Artem jest wszędzie. Artem, Vadim, oni tam są w klubach. Nawet social media usunął. Emil, tak. No tak. On w ogóle zniknął. On w ogóle całkowicie zniknął i tam sobie żyje w tej Bydgoszczy, tam sobie chodzi. Ale reszta funkcjonuje w parkingu, funkcjonuje normalnie. I dlaczego jej nie mogą, ja nie potrafię pojąć, jeżeli wszyscy inni do dzisiaj sobie grają, zabawiają i tak dalej, się przykład Rebusa. Uważam, że bardzo dobrze, że go walili, bo on zabawia tych ludzi, daje rozrywkę tym ludziom, którzy właśnie promują tą wojnę i są zadowoleni, latają z tą Zetką po tej Moskwie. Przecież tam jest high life. I tutaj uważam, że Rybus akurat jest wod, bo on miał, nieważne, że żona jest Rosjanka, mógł mieć żonę z Kamerunu. Jeżeli chcesz grać, znajdzie klub. Nie wierzę, żeby Rybus nie znalazł klubu, tylko po prostu pieniążki i w dupie, czy ta wojna jest, czy nie ma. On ma to w dupie, ważne, że się liczy siano i tam sobie siedzi. Jak chce być Rosjaninem, proszę bardzo, weźmie obywatelstwo rosyjskie, nie gra jako Rosjanin i gra gitara. Reszta jakoś potrafiła się określić. I poszli do innych krajów. Wiesz, człowiek, on też pamiętaj, że ma żonę Rosjankę, nie? I dwójkę dzieci Rosjan, to też tak nie, jest. Nie, ale to ona nie może pójść z nim? Ona może takie same pytanie zadać, nie? Ona nie może mu to samo powiedzieć. To są bardzo prywatne sprawy, ale też bardzo... No to są prywatne sprawy, no on sobie wziął Rosjankę, no ale jeżeli taka sytuacja jest taka jest, no to ona chyba jest za mężem, a nie za Putinem. Tak mi się przynajmniej wydaje, a jedni nie są. Jeszcze kwestie utrzymania rodziny. Może on tam był w stanie zarobić na tyle dużo, że był w stanie poświęcić jakkolwiek Rafał, co mi zabrzmi. Wiesz, ile oni zarabiają. Mięso, ale może był w stanie poświęcić swój honor dlatego, żeby zapewnić dobrobyt swojej rodzinie. Nie, może Rafał, ja to rozumiem. Nie, Rafał, ja to rozumiem, ale wiesz, ile oni zarabiają. No nie mówmy o utrzymaniu rodziny, jak tam idą w miliony euro. W ciągu roku. To są takie pieniądze, że wiesz. To jest prywatna, jej nie nekujmy, nie popierajmy. Nie, taka tylko mówię, że kropka, nie? Nie mówmy o utrzymaniu rodziny, no bo utrzymać rodzinę za milion euro rośnie, no to... Tak, to, ale mnie bardziej chodzi o utrzymanie rodziny w danym konkretnym kraju, bo może on się bał tego, że jak on przyjedzie z Rosjanką do Polski, to te dzieci będą gnębione. Może jego żona będzie opluwana na chodniku. No ale chyba Rybus nie trafił do Polski. Stary, nie? No chyba wiesz, to Rybus nie trafił do Polski, bo jakieś inne kraje, te takie, które mają piłkę bardziej rozwiniętą. Ale chciałem też jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo podobną sytuację mieli pewnego razu kubańscy siatkarze. Wiadomo, że Kuba nie była zaangażowana w żaden konflikt, nie była agresorem i tak dalej. Ale oni mieli zakaz występowania w ligach zagranicznych, bo mieli grać w Kubie, na Kubie. Tak? I oni potrafili pojechać na Igrzyska Olimpijskie, pamiętam, w Atenach w 2000 roku. Cała ta najlepsza reprezentacja Kuby, oni byli tam wymiataczami. Później każdy z nich zmienił obywatelstwo i grali w innych reprezentacjach i naprawdę byli wiodącymi postaciami. Ale oni jadąc do Aten po prostu uciekli i przez 2 lata zniknęli z krajobrazu i dopiero po 2 latach według prawa FIVB mogli sobie wyrobić inną narodowość i grać dla innej reprezentacji, wtedy ponowić jakby karierę siatkarską w innym klubie w każdym kraju w Europie.
To też jest trochę taka podobna sytuacja, mi się wydaje. No jest, tylko to jest pytanie, co z Bowy, bo oni sobie zrobili przecież w tym przepisie, wywalając Rosjan, furtkę do tam nieograniczony czas, czy do nie wiadomo do kiedy. Więc oni mogą przywrócić nawet jutro. Mogą. Praktycznie formalnie mogą powiedzieć, że dzień dobry. A jak to zrobią, to będą najgorszym sortem. No oni się pieprzyli właśnie pod tą presją mediów, zrobili tę durną rzecz, zamiast się zabezpieczyć i pod każdym względem, to oni poszli pod hura, wojna, o Jezu, będziemy wszystkich wywalać. No i teraz masz babo placek. To się zgadza. Bo jak oni powygrywają w sądach, to będzie w miliony szło. To będzie szło w miliony, będą bolić, a będzie furcze, nie? Jedna rzecz, jest obywatel Polski. Zostałem upomniany, Igrzyska Olimpijskie w Atenach były w 2004, chodziło mi o Sydney 2000, przepraszam. Dobra. No dobra, ja wam nie zabieram chłopaki linii, pozdrawiam i pamiętaj, trzymaj się, miłego weekendu. Wóg jest niżej niż toru i tego się trzyma. Dobra, nie ma takiej możliwości, kolego Adam, wyłączę gościa, żeby już więcej nic nie mówił, bo kłopoty wam. Nie, Przemek zawsze dobrze gada. Przemek, pozdro. No. Nie, ale w tym jednym kontekście nie ma racji. A nie, to, że czasami nie ma racji, to wiesz, to tam dobrze gada, ale to nie, że zawsze mówi, że tak powiem, rację, o, w ten sposób, ma rację. Tak. Ale pamiętaj, pozbądźmy się świącika dla dobra żużla. I na tym kończę i pozdrawiam chłopaki. Trzymaj się, cześć. Nie powiem nic na ten temat. Dobrze, wiesz co mam na myśli. Pozdro. Tak jest, hej, cześć chłopaki. Dobra, hej. Odbieramy kolejny telefon. Ale fajna dzisiaj dyskusja. Widzisz, Rafał? A tak. Ale już godzina minęła. A ty non stop nawijasz. Ja jeszcze mało w ogóle tutaj rozmawiam. 103 osoby, znam 57 bicków w górę. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Proszę nie czekać, jeżeli to pan Dionizy, to no i znowu opuścił, widzisz, no ktoś tam kurczę myśli, zamiast do słuchawki, słuchajcie, to w telewizor. Słuchajcie, słuchawki, nie tego co macie w telewizorze, tudzież na komputerze, w telefonie, okej? Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy, bicki w górę i lecimy. Siemanko. No siema. No, przedstawiamy się i lecimy. Błażej z Bydgoszczy mówi tutaj i chciałem wam powiedzieć, siema, że od początku tutaj nie popierałem zawieszenia tutaj rosyjskich zawodników. Mhm. I na przykład to, co mówił pan Majewski bodajże, że powinni występować z polską flagą cały czas, no ale do czego by to zmierzało? By to zmierzało do tego, że polska reprezentacja, wyjeździli w niej, nie wiem, dwóch Rosjan, czyli Emil i Artiom i to Bartosz Marzlik. Też było taka dziwna. No, nie, to byłoby dziwne, masz rację. Nie, no to raczej nie da rady, no w ten sposób, tak jak powiedziałem, no nie zróbmy jeszcze gorszego syfu niż jest w chwili obecnej, jeżeli tak jak na początku naszej całej rozmowy powiedzieliśmy, żeby byłoby coś takiego, że oni przed chwilą, tak jak Przemek zresztą powiedział, mieli jechać jako Polacy, po prostu jeździć jako Polacy, to ja mimo wszystko jestem na nie. Jestem dzisiaj na nie, to by było bardzo złe. No to już w ogóle, no po prostu, no wałek by był sezonu. Dokładnie tak. Dlatego uważam, że rosyjscy zawodnicy powinni stać się jak najszybciej wróceni do ligi. Nie muszą startować jako Rosjanie, mogą startować pod flagą neutralną. Tak jest. I powinni być dalej występować. Przywróceni, dokładnie. Tak. Zgadzam się z tym, co mówisz, drogi widzu. Nie zajmuję linii i miłego. Pozdrawiamy. Dokładnie. Miłego weekendu. Trzymaj się, cześć. No i teraz chwilowa przerwa od telefonu, panie Rafale. Jak się z tym czujesz? Czuję się z tym źle, bo widzę, że widzowie mają dużo do powiedzenia i chciałbym wysłuchać zdania każdego z was. Wiem, że jest to niemożliwe. Natomiast też sobie zerkam na czat i generalnie, co mnie osobiście, szczerze, to nie to, że w was wątpię, drodzy widzowie, ale mnie dziwi, bo jak banowaliśmy Rosjan, dużo osób było takich, które mówiły, dobrze, super, wypitalać tutaj ten, a jednak minęło kilka miesięcy i troszeczkę perspektywa się zmieniła, co mnie niemożliwie cieszy, bo to znaczy, że wyciągamy wnioski. Dokładnie, a tutaj jeszcze mamy pytanko a propos... A właśnie, Marcin M, a co z czapką Kadyrowa, Rafał, bo nie wiem, a to za chwilę poruszymy, bo jest telefon. To jest czapka, którą dostajesz na indywidualne mistrzostwo Polski, na której jest gry grawerowane. Nie, bo ten był taki temat w momencie tego wszystkiego, gdzie wszystkich Rosjan out, że trzeba też czapkę Kadyrowa się pozbyć, dlatego tu kolega tak, pisze. Tak, spalmy w ogóle wszystko, nie? Tak, odbieramy telefon. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Królewski Dionizy. No witamy. Witamy serdecznie. No ja mówiłem, że trzeba się od razu odezwać, nie czekać gdzieś tam na nas. Witamy. Aha,
No, ja chciałem powiedzieć jedna rzecz. Tak. Żebyście skończyli z tą wojną. Te chłopcy są nic niewinne i do Rafała mam 100%, że oni się nie nazywają Putin, ani tam Ławrow jakiś, albo jeszcze jakiś inny. To są żużlowcy i w żadnym sporcie nie powinno być polityki. Dokładnie, panie Dionizy. I następna rzecz, wracając do poprzedniej prawdy żużla, wy nie pamiętacie żadnego starszych żużlowców. Aha, prezesa, no, okej. Ale pamiętam takiego jednego i takim jednym, jedynym był Paweł Waloszek. Pamiętacie, co się stało ze Śląskiem Świętochowice? Tak, Śląsk Świętochowice po prostu zniknął z mapy żużla, ale Paweł Waloszka pamiętam, bo nawet chyba stadion jest z imienia Paweł Waloszka w Świętochowicach, tak? Tak. Teraz druga rzecz. Kanał Plus bierze i ustawia mecze, nie? Jednym korze jechać, drugim odwołuje mecze. Czy nie można by, czy ten związek cały nie mógłby tego oddać telewizji regionalnej? Znaczy, chodzi o to, żeby był żużel w otwartej telewizji. My kiedyś poruszaliśmy ten temat na prawdzie żużla. I fajnie, pewnie, to, bo jeżeli ktoś mówi, że w zamkniętej telewizji promuje żużel, no to się troszeczkę samemu okłamuje, prawda? Bo widzimy, jakie są ceny, nie każdego stać. Fajnie, że żużel jest pokazywany, każda liga w tej chwili, tak? Od Ekstraligi do drugiej ligi. Mamy Grand Prix, ale to wszystko jest w zamkniętych telewizjach i od czasu do czasu TVP Sport czy Moto Wizja pokaże coś w otwartej, ale z tego zdecydowanie za mało. Na moje, panie Dionizy, jutro zaczyna się cykl indywidualnych mistrzostw Polski. I te trzy rundy. Przy całym szacunku dla Kanał Plus, ile oni zarabiają z ligi i z tych wszystkich meczy, na te trzy eventy mogliby odblokować. Mogli, bo to będzie, sama śmietanka najlepszych polskich żużlowców. I faktycznie, możemy się sprzeczać, czy na dobrych torach, czy nie na dobrych, czy mogło być gdzie indziej i tak dalej, ale to powinno być w otwartej, bo to jest ten moment, to jest to ściganie o najlepszego zawodnika, żeby tych nowych widzów, którzy może pierwszy raz mieliby możliwość obejrzenia takiego sportu, fajnie pokazać im. Jeżeli cały czas będziemy tylko uciekać w jakieś pay-per-view czy w zamykanie, to już my niejednokrotnie mówiliśmy w prywatnych telewizjach, to my nigdy nie wyjdziemy do szerszego grona. To będzie cały czas sport niszowy. Dokładnie. Teraz mam ostatnią rzecz. Odwołanie meczu z powodu pogody, nie? No, a ja pamiętam taki mecz derby Śląska, znaczy się między Świętochowicami a Rybnikiem. Przyjechali my z tatem na stadion na SHLC, a tam stadion otwarty, mecz odwołany. Ale mamy jechać do Huty Batory, tam ten mecz będzie. Ci, co mają bilety, te bilety są ważne. No i tata też, moi długo nie myśląc, siedlimy na ten motor, pojechaliśmy do podtauta, pokazaliśmy bilet, spuścili nos, wszystko ładnie, pięknie, tam było, ja wiem, ze 300 osób było, nie? Bo to przeważnie zmotoryzowani, co byli, nie? I ten stadion, to nie był stadion, to był inny tor, ale on się znajdował jakieś 200 metrów od pieca Martynowskiego. Jak wylewali surówka, to tam było jaśniej, jak w południe, co słońce świeci, nie? Panie Dionizy, ten tor na Hucie Batory to był ten pierwszy czerwony tor, na którym się startował, zanim zbudowali skałkę. Nie, nie. Skałka to jest skałka. To jest inna. Ale skałka zamokła i nie było można jechać, nie? Okej, okay, a co było przed skałką? Bo tam też było na jakiejś hucie. Gdzieś też na hucie się ścigali, jako Śląsk Świętochłowice. Co to był za... Jaka była nazwa tego miejsca? To było na Batory.
A Florian? Huta Florian to było to? Nie. Florian to jest jeszcze gdzie indziej. Okay, ale jeszcze Śląsk Świętochłowice się ścigał jeszcze gdzie indziej, bo był, jest do dzisiejszego dnia ładny stadion Slavia Ruda Śląska. Tak jest, też takie coś było. Tam chyba tylko jeden sezon Śląsk startował. Tak, tak. Panie Dionizy, a kiedy pan ostatni raz był na żużlu? Tak, tak, słyszymy się. Kiedy pan ostatni raz był na żużlu? Żeby nie skłamać, 6-7 lat temu. No to nie szkoda. Tak dawno, wszystko. Ale to, a nie ma pan okazji pojechania na żużel? Nie wiem, nawet na jakiś Grand Prix jak tam w Teterow, czy coś? Nie. Nie, źle mam swoje latka, rozumiesz, chory i nie ma tyle kasy, to tak każdy myśli, że tutaj kurde pieniądze na drzewach rosną, nie? Znamy, my też mieszkamy za granicą, wiemy jak jest. Każdego synika trzeba pilnować, nie? No dokładnie, no. Ale pamięć jest, widzę, bo to takie pan tutaj zawsze fajne wspominki żużlowe nam mówi, że my możemy tylko słuchać i tak naprawdę karmić się tym. No bo ja swoje przeżył w życiu, nie? No, chętnie by się pojechało, żeby była kasa, ale niech to jeżdża wszędzie, nie? Bo na przykład znajomy, zrozumiesz, co mają firmy, no to oni każdy Grand Prix jeżdżą, nie? Oni no to co to za znajomi? To... Panie Dionizy, co to za znajomi? Trzeba ich wyjaśnić od razu. No co, zabrać no, je do... No już nie są moimi znajomymi, no. Nie? Bo póki... Co, są samolot nie jest taki drogi, nie? Bo no to idzie kurde za 29 euro. Tam bez problemu. Na bilet by też styku, nie? No ale nie ma czym później dojechać, gdzie z lotniska, nie? To nie jest tak. No dokładnie. Ja zawsze mówię, że w życiu znajomych to się tak... Ja tu nie... Rafał, co ja zawsze mówię, że co ja mam w życiu? Wyjebane? Nie. Znajome twarze. Znajome twarze. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. Ja po prostu mijam na ulicy znajome twarze. No, taka jest niestety smutna rzeczywistość. Ja, to jest rzeczywistość i to jest prawda. Samo życie, nie? Dokładnie. Dobrze, panie Dionizy. Dziękujemy za dzisiaj. No. Pozwolimy jeszcze zadzwonić innym osobom. Także dziękujemy za miłą historię. Dziękujemy, że cały czas pan z nami jest. Życzę mu wszystkiego najlepszego, nie? I... Rycz się tam głośni, żeby mu te łapki dźwigali, bo kurde, ludzi przybyło, a łapek nie. I to mi się podoba. Słyszycie, drodzy czatersi i widzowie, z ponad 100 osób, a 64 bicki. To pan Dionizy wie. Widzimy się jutro na indywidualnej Mistrzostwach Polski u mnie na kanale, będzie live. Oczywiście. Tylko w HD proszę odpalić. Tak, a ja słyszałem, panie Dionizy, że pan tam sobie w ustawieniach nie zmienił, dlatego u Rafała tam kiepska jakość. Już zmieniłem, już mam wszystko. No i pięknie. To super, to widzimy się jutro. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Do usłyszenia, siema. Do usłyszenia, cześć. Pięknie, tutaj uwielbiam takie telefony. Tak, ja też uwielbiam, odbieramy kolejny. Halo, kogo witamy, kogo gościmy? No witam serdecznie, Dobrzysława. No cześć, Adaś. Adam, co u ciebie? No faktycznie, póki co. Adasiu, przepraszam Adasz, przerwę ci na chwilę. Mieliśmy super donate'a, widziałeś? Ach też, właśnie, Adam, przepraszam. Tak, sorry Adam, przepraszamy, że teraz to wpadło jak zadzwoniłeś, teraz pogadamy normalnie, ale było 6 zł. Banalny rozpruwacz. Przeczytaj donate'a. Dobrze, że analny degustator penisów ściągnął czapkę. Szkoda, że skręcony w lewo, kropki, nie założysz maty na ryj. Jest! 6 zł do puli. Pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie. Dobrze, Adam, co u ciebie? Nawijaj. Tak mówię, bo jest wszystko fantastycznie i a propos teraz, tak, no tutaj panowie, jest mowa o, nie wiem, zamieszczeniu, wykluczeniu tych rosyjskich zawodników. I takie są tutaj stwierdzenia widzów, że nie startują pod inną flagą. Ja się chciałem zapytać konkretnie pod jaką flagą? Naturalnie. Pod białą.
Marsjan, jak, nie wiem, jakiś innych, no. Ale dobre, no nie, dobre. No właśnie, nie, konkretnie, konkretnie pod jaką flagą? Pod czyją banderą mają startować? Mogą startować nie, no właśnie ma znaczenie. Azji Wschodniej. Nie, no. Azji Zachodniej. Nie, no ma, dokładnie ma znaczenie, bo to wszystko, bo rozumiem. Nie, nie ma znaczenia pod warunkiem, że to nie będzie no, flaga rosyjska. Nie, nie ma. Nie, no właśnie ma, o to chodzi. Nie, no. A moment, tak, no, dobra, moment, mam pytanko, poczekajcie chwilę. A ostatnie Speedway of Nations, pod jaką flagą występowali Rosjanie? Europejską, tam był odgrywany hymn chyba Unii Europejskiej bodajże. Nie pamiętam dokładnie, ale to nie było. No mogę się mylić. No nie, chyba nie pod Unii, na pewno nie startowali. Gdzie Rosja i Unia? Nie, pod, to by nie pod Unii, tylko no jakieś, nie wiadomo jakiej flagi, nie no wiadomo czego. No i pod tą flagę w takim razie. To nie pod nią startują. Nie, ale no to panowie, no to w tym momencie rozmydlamy cały temat, prawda? Pod jakąś flagą, gdzieś tam, pod czymś, no generalnie nie wiadomo co się rozchodzi, prawda? Więc albo mówimy jedno, panowie nie startują w ogóle, albo dajemy określoną, przypisaną jakąś tam alokację, powiedzmy. Koniec. I wtedy mamy sprawę jasną, czystą, oczywistą. W przeciwnym wypadku to się wszystko rozmydla i można robić różne domysły i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie, generalnie o to chodzi. Ja jestem generalnie przeciwny stygmatyzowaniu kogokolwiek, no bo to nie ma sensu. No bo mówimy, no o... To jest operacja na żywym organizmie. Jak nie zrobimy, może być źle i tak dalej. Tutaj był też przykład zawodnika piłkarza Macieja Rybusa. No to też chłopak, no jak on ma się określić, jak ma się postawić w tej całej sytuacji. Druga rzecz, panowie, może trochę historii. Czy powiedzmy, no Rosja, czy Związek Radziecki miał jako takie pretensje terytorialne do Polski? Nie miał. Natomiast Ukraina na przykład ma. I tutaj takim symbolem był, o, wczorajszy mecz na przykład w Gdańsku, nie, w Szczecinie chyba, gdzie kibice wywiesili flagę Wołyń 43, pamiętamy, prawda? I to już zostało podchwycone przez prasę rosyjską. I co w tym momencie zrobimy? No, no historii nie historii no, nie zmienimy. No nie wymarzasz historii, zgadza się, jest dużo do no. tej pory głosów, przecież cały czas mówi się, że Ukraińcy nie przeprosili za Wołyń, że nie zrobili tego, tamtego, stramtego. Kurde, jeżeli my nie potrafimy rozliczyć się z historią, tak, to też nas mocno stawia w złym świetle. Okay? Historia, moje zdanie, Rafi, jeszcze ci tylko na sekundę wejdę w słowo. Moje zdanie zawsze było takie, historia to jest przestroga i mamy z niej wyciągnąć pewną lekcję. Ale nie, poczekaj Rafi, no, ale nie żyjmy nią. Nie wymagajmy po 40 latach, żeby, czy tam po nawet 100 latach, w zależności, nas cały czas całowali, bo my również w Polsce znajdziesz ludzi, nie wiem, którzy chociażby sprzedawali Żydów, czy innych, to zawsze znajdziesz jednostki, które są nie fair, albo są źli. Znajdziesz tak samo dokładnie. Morderców. No to tak samo jakbyśmy teraz nienawidzili każdego Niemca za 39 rok. Tak. Kurde. A i tak się do dzisiaj, się, a do później, dzisiaj, a w polityce do dzisiaj i tak czasami ktoś wykorzystuje to, nie? Cały czas, że... Ale to nie znaczy, że masz nie pamiętać, okej? Okay? Nie musisz tak. obwiniać, ale to nie znaczy, to, co powiedziałem, historia ma dać nam pewne lekcje z tego wszystkiego, ale nie to żyjmy nią. Tak, to ma być wskazówka na przyszłość, żebyśmy my nie popełniali tych błędów w przyszłości tym razem. Tak. I trzeba te wszystkie te jakieś tam doły, które są, to po prostu jakoś zasypywać, żeby to jakoś wszystko funkcjonowało, prawda? No. I tak dalej, no to nie możemy robić no z igły widły i żeby, nie wiem, skakać sobie do oczu i tak dalej. Natomiast to, jak mówię, no tutaj w sprawie tych rosyjskich żużlowców, no trudne to jest to bardzo trudne. Jak mówię, na początku żeśmy delikatnie, to może złe słowo, ale zostali stygmatyzowani po prostu, jakoś tak no, namaszczeni w sensie negatywnym oczywiście. No i teraz co byśmy nie zrobili, tutaj mówimy o pewnych sprawach sądowych, innych historiach. Trudne to jest. To jest bardzo trudne. Dokładnie. Bo chłopaki no czym zawinili? No w niczym. No chcą tym, pracować i paszport, żyć, prawda? Jak każdy z nas. Dokładnie. Czy my, którzy żyjemy w Polsce, czy ktoś inny, którzy powiedzmy ludzie żyją za granicą, też chcą żyć, pracować, no jakoś funkcjonować w ogóle w społeczeństwie, w życiu i tak dalej. No. Temat jest bardzo trudny. Nie niestety, wiem. Tak jak Rafał zauważył, my zapominamy, gdzie ja się staram naprawdę codziennie odwrócić medal. Odwrócić medal i to, co Rafał powiedział,
Polska atakuje inny kraj i jak my mamy się czuć wypychani przez innych, tak? I to właśnie. Często jest patrzeć fajnie z góry na kogoś i oceniać w bardzo prosty sposób. Co masz w paszporcie, to nie, przecież ty masz takiego debila, ty powinieneś jechać na plac czerwony i tam machać szablą najlepiej, nie? Naprawdę, niech każdy, jeżeli jest ktoś, czuje się bohaterem, to jak zawsze powiedziałem, jeżeli czujesz się na tyle bohatersko, tam możesz cały czas jechać. Możesz jako wolny elektron walczyć. Nikt ci nie zabrania. Ale... Oj, Adaś, Adaś, nie możesz, niestety nie możesz. Znaczy się, no wiesz, no przedostać się możesz, bo tu z Anglii jeżdżą ci tak zwani, ja nie wiem, najemnicy, tak, czy jak ale... to tam nazywasz, więc nie, przedostać się przedostaniesz na front, to nie, nie da rady, nie pojedziesz, bo już, wiem z pewnych źródeł, że musisz spełnić takie kryteria, żeby być tak zwanym doradcą wojskowym, że służąc, tym bardziej jak ja odbyłem służbę wojskową, Adaś, są takie procedury, że w głowie nie mieści. No, wiesz, ja w wojsku byłem, tylko to były takie czasy, że to... Ty, ja to w wojsku dupa. A, zapamiętał, Rafał, ja bym zawsze to mówiłem. Ja to wojsku dupa, dokładnie. Nie salutuj, kurde, do pustej głowy, ale to dobra, spoko. Dobra, Adam, coś jeszcze? Bo lecimy dalej. To wszystko. Ja pozdrawiam, panowie, trzymajcie się. My również, Adaś, dużo, dużo zdrówka. Wzajemnie dla wszystkich, no, szczęścia, pokoju przede wszystkim. Bo to jest najważniejsze, żeby każdy czuł się bezpiecznie we własnym domu. Dokładnie. Piękne słowa, Adam, tutaj ładnie zakończyłeś, także jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiamy. Pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, chłopaki. Pozdrawiam, cześć. Cześć. Właśnie, bo my tak możemy sobie o tym porozmawiać, prawda, żużla, wow, dajcie bicka, tu se pogadamy. A w każdej minucie ktoś ginie, na całym świecie mówię. I no, refleksja po prostu... No, odbieramy telefon, bo tu naprawdę nie ma mądrego słowa. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Halo? No, witamy. Halo? Jesteśmy na linii, aha, bo mi się ze słuchawkami mi się miesza. Tak, no, cześć, jesteśmy na linii. Kogo witamy? No, Paweł z Lublina. Cześć, Paweł. Cześć, Paweł. Chciałbym się odnieść do tej rozmowy, która teraz była tutaj. No, tam nie za bardzo chcę wchodzić w temat, bo to jednak są tematy polityczne, no i... Po prostu ze sportem to nie fajnie, jak to się miesza. Ale ja jestem przeciwny Rosjanom w lidze polskiej. Okej. Przede wszystkim zraził mnie do tego Łaguta, który jeździł w Lublinie. I ja sobie nie wyobrażam, żeby zawodnik, który otwarcie mówi, że spec-operacja jest okej, żeby taki zawodnik miał prawo tutaj startować wśród nie wiem, Polaków jak równy z równym. Czy nie daj Bóg, jakby jeszcze tu Ukraińcy jeździli u nas w lidze w jakiejś większej ilości. Okej, okay, i tu z Łagutą się zgadzamy. Do niezdrowych sytuacji by dochodziło. Nie przekreślam znowu zawodników, którzy odcinają się od tematu i którzy raczej dystansują się od tego rządu, który tam w Rosji panuje i który to zamieszanie wywołał. No, z tymi to już jest inny temat i tutaj trzeba by jakoś takiego zdroworozsądkowego podejścia, spokojnie coś tutaj pomyśleć, nie? Nie, szkoda znowu Czugunowa, któremu się oberwało za nic. Bardzo szkoda chłopaka. No, tutaj u nas był, to daliśmy do zrozumienia, że no, że jesteśmy z nim, tak? Miło, ale no, tak jak powiedziałeś, on był w bardzo trudnej sytuacji, a w szczególności my tu też niejednokrotnie mówiliśmy, no ten początek wiedzieliśmy, że no będzie piętnowany, no napiętnowany będzie, tak, bo wszyscy pamiętają po prostu, w jakiej sytuacji stał się Polakiem. Zresztą przed samymi rozgrywkami mówiliśmy, że jeżeli już mają blokować Rosjan, to nawet z nim również, choć wiem, że to już nie było rady, no bo on już jeździł pod polską flagą wcześniej, więc no tutaj tak. Tu mieli ręce związane, ale podejrzewam, szukali nawet takiej możliwości. Myślę, że rozważali, która opcja będzie najlepsza. No już jak biorą wszystkich pod lupę, to i pewno i ten temat prześwietlili, ale myślę, że dobrze zrobili, tak? Że jednak skoro występował pod polskimi barwami, to no to tak trzeba było to rozwiązać. No ale swoją drogą ciekawy ten spadek formy jego, jak jeździ w katkę, nie? Czugunów. No, mam go w głosie w tym menedżerze. No i teraz mi coś cieniutko. No jakby no na pozycji chyba. Na pozycji, nie wiem, po 6 kolejkach miałem w pierwszej setce, tak teraz jestem koło 1000. O,
No ale to no, tak po prostu pan. Jest, no kurczę, Gleb od początku sezonu miewa kapitalne, a później nagle tak jak strasznie nierównie. No, bardzo nierówny, to fakt, on potrafi zrobić dwa za mecz 14, to jest... Ale wiesz, ale powiem Kuba ci szczerze, tak, myślisz, że to jest może spowodowane czymś związanym z sytuacją na świecie i tak dalej, ale... Tak, popatrzył, po poprzednich sezonach było bardzo podobnie. On też potrafił zrobić dwa, za chwilę jechał do Lublina na finał i robił 14. Nie? Więc to akurat z Glebem jakichś mocnych teorii spiskowych bym się nie doszukiwał, ale z Kubą Miśkowiakiem masz rację. Jestem bardzo szczęśliwy, bo jestem kibicem z Częstochowy i dobrze, że Kuba robi te punkty, tym bardziej, że nie ma Lindgrena, więc jest git. A powiem ci szczerze, troszkę mnie tak dziwi, bo poruszasz tutaj zawodnika Częstochowy, tu poruszasz, ale ty przecież masz Jarka Hampela, który kurde 20 lat młodszy. Sezon kapitalny, z Lublina dzwonisz. Mikkelsen przechodzi sam siebie, wbił do topu. A powiedz mi, skoro jesteś z Lublina, jeżeli mogę zapytać, jak tam teraz z Maxem? Bo on też chyba delikatny spadek zaliczył, nie? Tej formy. No ja nie zauważyłem, szczerze mówiąc. To mi się podoba. To tak, no to jest zresztą... Słuchaj, ale zresztą... On po prostu chwilowo chwilowe takie ma problemy, opóźnia start, powiedzmy, i tyle. Okej. Okay. Reszta jest w porządku. Słuchaj, zresztą, co ja się pytam, jak walcujecie ligę, nie przegraliście jeszcze żadnego meczu, to do kogo byś mógł mieć u siebie pretensje? Chyba nie ma takiego zawodnika. No, ja to myślę, że w Częstochowie to będą duże problemy. A idź pan, dobrze o tym wiemy. Problemy. Poważnie, tak, w Częstochowie to często, tak jak dzisiaj Gorzów, to, no, gdyby ten Woźniak, powiedzmy, jechał równo, to Gorzów też by był, no powiedzmy, na poziomie Częstochowy. Moim zdaniem Częstochowa jest wyżej niż Gorzów. No. Ja ci powiem tak, żeby się nie... Gorzów by naprawdę był jeden, no nie wiem, czy nawet nie tak mocny jak wy, ale problem tam się stał Hansen. Ten chłopak, no, tak jak dwa pierwsze mecze zaczął jechać, tak teraz nie jedzie i brakuje im tej pozycji, a wy macie ale na każdej pozycji. Tak, dalej tam jest czterech gości do jazdy, jeżeli tych czterech nie dojeżdża na tyle, na ile powinno, to są problemy. Zresztą w Stali Gorzów ten case mamy od trzech sezonów? No, dwa na pewno. Tak. Co? Ale nie, myślę, że ten, że Maksym odpali w odpowiednim momencie. Okej. Okay. Niech odpala, niech menadżerzy robią punkty. A jeszcze tak z ciekawości mogę zapytać, on, bo my tego nie oglądamy, a ma jakiś kontakt tam z wami kibicami? Wychodzi do was po meczach, czy jakoś tak? To znaczy na początku było jakieś takie spotkanie z kibicami i chyba nie wiem, czy jego tam czasem nie było przed sezonem jeszcze. Mm-hmm. A teraz to nie wiem nic takiego, żeby gdzieś z kibicami jakieś były coś organizowane. To raczej nie, w ciągu sezonu nie. Okej, okay. Ale na przykład wychodzi po meczach normalnie na obchód, tak? Tak, okay. W czasie meczu to i tam jest takie miejsce, gdzie zawodnicy wychodzą na trybuny. Mm-hmm. Jak ktoś siedzi w okolicy, to też tam można słowo zamienić. A, okej, okay. Spoko, to fajnie. No, fajnie się słuchało pana, który tutaj opowiadał trochę historycznych ciekawostek. Tak, pan Dionizy, ja to swoją, jest... Ja swoją drogą ostatnio oglądałem na YouTubie, można sobie wpisać bodajże Jarmuła. Jarmuła i to... Gościu, no nie wiem, 70 ileś lat na starym żużlowym motocyklu wyjechał na stadion i kółka takie kręcił na petardzie. No. Mm-hmm. Miał chłopak tak. Chłopak jeszcze. No. Pamiętam kiedyś w Częstochowie był albo to był jakiś puchar sponsora, już nie pamiętam dokładnie, czy to Cognor Cup, coś takiego to się nazywało, albo to był memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego w Częstochowie. W 2007-2006 roku, wtedy Józef Jarmuła też był i też jeździł. Pamiętam, był wtedy gimnazjum, nawet napisałem artykuł na ten temat. I tak, pan Józek jest kozakiem i pamiętam, on nawet jak nie jeździł, jak przyjeżdżał na mecze do Częstochowy, bo to był też zawodnik włókniarza, to potrafił przyjść, zagadać coś do publiczności, zabrać speakerowi mikrofon i mówi, że mimo tego, że mam tam 70 parę lat, to jeszcze jestem fit i mogę coś tam zrobić i ktoś mu rzucił, no to zrób 40 pompek. On na łapy i 40, nie? Kozak. No, dokładnie. To właśnie chyba te kółka, które kręcił teraz, to było na stadionie Śląska Świętopowice. Tak, tak. Ostatnie były na Śląsku, tak. No taką tak, energię tak, w tym wieku mieć, to no, każdy z nas by chciał. Dobra, panowie, dziękuję za ten wasz content. Nie ma problemu. Oglądam was regularnie. 5-1 dla was. O, dzięki. Słuchaj, to mam nadzieję, że Bicka zostawiłeś.
Tak, już dawno, tak. No. Co ja się pytam. Dzięki wielkie, pozdrówka i do następnego. Trzymaj się, cześć. No, cześć. Rafi, na szybcika teraz. Teraz na szybcika, bo już i tak jesteśmy prawie półtorej godziny, a chciałem poruszyć też drugi temat. Dawaj. Drugi temat a propos Mirka Jabłońskiego. Tutaj już dzwonił kolega wcześniej, jeden, i wspomniał już ten temat właśnie. Jakie jest twoje zdanie ogólnie? Czy... Poczekaj, jeszcze zanim pozwolę ci odpowiedzieć, to chcę od razu powiedzieć dla tych widzów, którzy nie wiedzą. Mirek Jabłoński dzisiaj wystosował odpowiednie pismo. Jest telefon, ale Rafi, ja pozwolę pierw poruszyć ten temat, bo my nigdy go nie zaczniemy, więc drodzy widzowie, musicie chwilę poczekać. No właśnie, jak wiecie, kto nie wie, to Mirek Jabłoński podczas meczu Polonii Bydgoszcz z Orłem Łódź nagle znalazł się, jak to sam napisał, mam tutaj cytaty zresztą z tego jego listu otwartego. Ja je mogę przeczytać, bo Kasia mówiła, żebym to przeczytał tym głosem. Aha, Mirka Jabłońskiego, no to czytaj. Tak, ale warunek jest jeden, Kasia musi do nas zadzwonić. Dokładnie. O. A więc, komunikat pana Mirosława Jabłońskiego brzmi. Drodzy kibice, chciałbym odnieść się do sytuacji, do której doszło podczas meczu EWIR pierwszej ligi w Bydgoszczy. Przede wszystkim pragnę szczerze przeprosić za swoje nieprofesjonalne zachowanie. Pana sędziego, którego postawiłem w niezręcznej sytuacji, swojego pracodawcę kanału Plus Polska za nadszarpnięcie jego dobrego wizerunku kibiców i działaczy. Zdarzenie miało miejsce przed powtórką 11 wyścigu, w której pan sędzia wykluczył Kenneta Bierę. W mojej opinii była to błędna i krzywdząca duńskiego zawodnika decyzja. Przyznaję, że pchany emocjami wszedłem do pomieszczenia pracy pana sędziego. Zaznaczam jednocześnie, że byłem tam tylko przez kilka sekund i poprosiłem arbitra o ponowne, uważne obejrzenie powtórek. Nie byłem agresywny, głośny ani złośliwy i w żadnym wypadku nie nakłaniałem pana sędziego do zmiany decyzji. Nie zmienia to faktu, że postąpiłem źle i mam świadomość, że muszę ponieść konsekwencje. Sam do niedawna byłem czynnym zawodnikiem i prawdopodobnie emocje towarzyszące sportowej rywalizacji wzięły górę. Nadal bardzo przeżywam każdy wyścig, a komentując zawody jestem szczery i autentyczny. W ten sposób chcę jak najbardziej precyzyjnie przekazać kibicom tajniki sportu żużlowego. Obserwując zawody, wciąż jestem z chłopakami na torze lub w parku maszyn i niestety podczas tego spotkania serce wygrało z rozumem. To sprawiło, że zachowałem się tak, jakbym pomylił role, w których występowałem. Teraz wiem, że moje zadania są inne i to na nich muszę się skupić. Jeszcze raz szczerze przepraszam i obiecuję, że taka sytuacja nigdy już się nie powtórzy. Słowa, które będę wypowiadał, będą zawsze miały na celu dobro i rozwój czarnego sportu, ponieważ wszyscy jesteśmy jedną wielką żużlową rodziną. Ze sportowym poważaniem, Mirosław Jabłoński. Mm-hmm. No i pięknie przeczytane. Kasiu, dzwonisz, my czekamy na twój telefon. Kasia, dzwoń. Rafał, ale właśnie, słuchaj, niejednokrotnie mówimy, zresztą przecież VAR ma być, gdzie jest ten VAR? Ucichło nagle temat no, VAR. No Mirek wszedł, no. Że, właśnie, że ktoś ma pomagać sędziemu. Pół żartem, pół serio mówię teraz, do ciebie mam pytanko. Czy tobie, nie wiem jak to, zabolało cię to, że Mirek takie coś odwalił? Czy jesteś w tej fali, że co on zrobił, jak mógł? Gdzie... Tak naprawdę, tak jak napisał, z jednej strony kaja się, ale z drugiej strony on chce, żeby ten sport żużlowy był jak najbardziej no prosty, tak? No skoro chciał zapytać się sędziego dlaczego, a zresztą Mirek napisał, sprawdź jeszcze raz tą powtórkę, no to cały czas mówimy, kurczę, sędzia powinien mieć tą pomoc, powinien... Powiesz o co chodzi, a tu nagle ale... teraz pocisk z Mirkiem. No. Ale wiesz, generalnie jest taka rzecz, że to nie powinno być sytuacji, w której osoba trzecia wbija do wieżyczki sędziego i mówi, ty Andrzej, nie tak, weź się pomyśl co zrobiłeś. Ale fajnie to, czemu nie? No nie, no stary, jeżeli no są osoby... Nie? No nie, jeżeli są osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, jeżeli sędzia ma VAR i w VAR ma czterech następnych gości, i niech to będzie pan sławetny, mógł podjąć inną decyzję, ale nie popełnił błędu, niech będzie ich czterech, niech się naradzają. Okej, ale to jest czterech gości od tego. Pan Mirek był od tego, żeby ten mecz skomentować i on nie miał prawa wbić się do wieżyczki sędziego. Odbieramy telefon, koniec. Może to jest ten a telefon. A to, że on chce dobrze, nie wątpię, naprawdę nie wątpię, bo pana Mirka poznałem kiedyś, jeszcze no, jeździł we Włókniarzu, pogadaliśmy sobie i w to nie spoko, wątpię. Spoko, halo, kogo... No witamy! Halo. No tak! I proszę, nie, no. I mamy. Jest kobieta. Cześć, Kasiu. No cześć. Jak skąd widzieliście, że to ja? No bo tylko ciebie mówisz, domagaliśmy.
Rafie, mówisz i masz. Dziękuję bardzo. Ja również. Kasiu, twoje zdanie a propos Mirka Jabłońskiego. A propos Mirka? Ja nie wiem, bo w sumie jakby nie było nic, jakby ci sędziowie zachowywali się normalnie, to by może nie było takiej sytuacji. Pięknie. Ja również tego jestem zdania. Jako jedyny miał jaja i tam wszedł. No właśnie, też mi się tak właśnie wydaje, że wszyscy mówią, że źle robią, a nikt nic z tym nie zrobi. W końcu ktoś próbował coś z tym zrobić. Dokładnie. I ja bym był w tym obozie nawet Mirka, powiem szczerze, choć oczywiście on przeprasza całą sytuację, że tak nie powinno być, ale z drugiej strony, ile razy my mówimy, czy on był ślepy, nie mógł mu ktoś powiedzieć, albo ile razy się zastanawiamy, czy on słyszy komentatorów, że nie słyszy, no to Mirek po prostu chciał, żeby go usłyszał, no i tak to wyszło. Znaczy, z drugiej strony to w sumie faktycznie nie powinien też tam wchodzić, no ale no, z drugiej strony to się nie dziwię, no bo... Znaczy, no okej, nie ma się co dziwić, ale fakt jest taki, że jeżeli masz pewne obowiązki w czasie danego spotkania, jeżeli jesteś komentatorem, to jesteś komentatorem i tyle. No teraz wyobraź sobie sytuację, w której zresztą było, no Nicky Pedersen wpił do sędziego, zaczął mu tam mówić, że go niesłusznie wykluczył i dostał za to karę. No jesteś zawodnikiem, masz być na to, ale Nicky parkuje. To chyba wyzywał go tam, nie? Tak. O, dobra, to co się wydarzyło... Dziki z buta wszedł chyba. To co się wydarzyło w wieżyce sędziego jest pomiędzy panem sędzią a Mirkiem Jabłońskim i tego się nie dowiemy. Nie, zgadzam się, tak, no chyba. Nie powinien to trochę tak nieprofesjonalnie. Dokładnie, dlatego... No, ale jest człowiekiem. Jasne, to wiesz, można zrozumieć, ale niekoniecznie można popierać. W tę stronę bym poszedł. I ja jestem w obozie żadnym, okej? Okay? Ja nie popieram ani tego, że nie powinien, ani tego, że powinien. Wydarzyło się tak, a nie inaczej. Jeżeli mamy pewne role i te role zostały, powiedzmy, zatarte, zaniechane i wydarzyła się taka sytuacja, to ten, kto zawinił, powinien ponieść konsekwencje. Jeżeli był to Mirek Jabłoński, został odsunięty na miesiąc od komentowania meczów, myślę, że jest to słuszne. To dlaczego nie odsuniemy pana Marcina Majewskiego za jawne obrażanie zawodników? Odpowiedz mi na to. Bo to nie my, Adam, rządzimy, okej? Okay? Bo właśnie, bo jeden się nazywa Mirek Jabłoński, jest zwykłym komentatorem, a drugi może być szefem żużla i pociągać za sznurki. Ale Mirkowi to się już nie pierwszy raz oberwało. No, życie. Kasiu, są równiejsi. Dokładnie. I to mi się nie podoba, bo ja zawsze powiedziałem, skoro wszyscy jesteśmy na tych zasadach, to bądźmy wszyscy. Nie, że jeden może obrażać w różnych schematach i za to nigdy nie będzie, żadnej kary nie ma nic. A później. Ale a propos równych i równiejszych, to też masz tak, że zawodnicy sami się boją i mówią o tym otwarcie, że powiedziałbym wam coś więcej, ale nie mogę, bo się boję, że dostanie karę. Kasiu, a czy ty chcesz jeszcze się wypowiedzieć na temat Rosjan? Dopuściłabyś już ich do startu? A może chcesz o coś zapytać jeszcze? Albo tak. Co do Rosjan, no to w ogóle to wszystko było podjęte w emocjach. W ogóle bez sensu było ich wykluczenie, a jak oni ich teraz przywrócą, to ja nie mam zielonego pojęcia. Niech się teraz martwią. No nie wiem. Dokładnie. A druga kwestia chodzi o kibiców. Bo tam już jakieś kary chyba były dla kibiców, tam pieniężne i jakieś tam stadionowe. I ja mówisz o meczu Leszna, znaczy Ostrowa z Lesznem, tak? Tak, tak. Okay. Ja chciałam się zapytać, jak wygląda ten zakaz stadionowy? Zakaz stadionowy polega na tym, że nie możesz wejść na stadion w ciągu danego okresu, na który dostałeś ten zakaz i jest to weryfikowane poprzez to, że w tym momencie generalnie ciężko jest kupić bilet w ekstralidze nieimienny. Musisz się wpisać na listę na przykład na wyjazd, na mecz domowy również prawdopodobnie w większości przypadków podajesz imię i nazwisko i na tym to polega, że nazywasz się żużlowy degustator, masz bana i nie wchodzisz i tyle. Ale myślisz, że to coś da radę? No nie. No bo a nie ma czegoś takiego, bo nie wiem, czy to kiedyś było, czy to jest u nas w Anglii, że w czasie meczu, czy wyjazdowego, czy domowego, musi się stawić na komisariacie. Tak, tak też było, ale generalnie dało się to obejść. Aha. Znaczy, ogólnie w Anglii na piłkę nożną jest tak, że jest tyle kamer, ty przez tyle bramek przechodzisz. I nie masz biletów nieimiennych, tam się nie da kupić nieimiennego biletu. Więc odpowiadasz za siebie, jak już jest, jak nabroisz, to masz później przerąbane. No, tak, a jeżeli chodzi, tak jak Rafał mówi na przykład o żużel, no to raz, że da się to obejść spokojnie, bo te stadiony wyglądają jeszcze jak wyglądają niektóre i ochrona jest, a drugie, no kupi ktoś za ciebie drugi bilet i wchodzisz, bo nikt cię kamerą nie sprawdzi, nie? Nie masz jakiegoś monitoringu takiego super. W internecie był filmik nagrany z tego zdarzenia i to jest najgorsze, to w tym wszystkim, że tam jak się wyzywali,
po stronie głównie Ostrowa, tam były dzieci i no kobiety. To, nie, no zgadza się, bo tak jak Kasia powiedziałaś, ogólnie dawno nie mieliśmy w Żużlu w sumie burt na stadionach, nie? Bo tak to sobie trzeba powiedzieć. No dawno tego nie widzieliśmy, a teraz nagle i się zdarzyło na meczu Rawicz z Opolem, jak jechał. Była tam pierwsza burda. Rawicz Leszno to prawie to samo. No, i Ostrów Leszno, tak? Więc kurczę... No szkoda, szkoda, bo jednak już przyzwyczailiśmy się, że jednak na Żużel to chodzą rodziny, prawda? Że tak, ale jest to nie bardzo o to właśnie mi chodzi. O to mi chodzi, że młode dziewczyny są bardzo agresywne i to one też są częścią kibolami właśnie. Kasiu, czy my mamy się bać teraz? A czy nie, to jest, ja, broń Boże, ale ja widziałam te filmiki i widziałam, jak tam te dziewczyny, tam nie wiem, tam miały po 14 lat, czy... jakie one wykrzykiwały i jak się zachowywały. No, ale to teraz już nawet nie pomijając to, jak ty mówisz, ale bardzo dużo się spotykam z taką opinią, ogólnie wśród młodych ludzi, że to teraz tak, dziewczyny przejęły pałeczkę, są, tak, tak, że są, tak, są gorsze niż... To bardziej... mhm. Dokładnie, są właśnie to się wymieniało, wiesz, młodzi faceci chodzą z torebeczkami, te sprawy, a kobiety a idą... A dziewczyny chcą czy tak. Kaptur, tak, kaptur, masz problem, gościu, nie? Wiesz, no dobra, tak. Nic już nie zajmuje linii. Spoko. Pozdrawiam was chłopaki, pozdrawiam cały czat, pozdrawiam Szymona oczywiście. No, doczekał się nawet. Dobrze, trzymajcie się. Pozdrówka, Kasiu, dziękujemy, że zadzwoniłaś. Super, pozdrawiamy. No pa, pa. Tutaj pa. Nam dobry ziom pisze, jakie imienne bilety, o czym wy mówicie, nic takiego nie istnieje. Otóż istnieje, bo przynajmniej za mojej kadencji, jak jeździłem jeszcze na mecze wyjazdowe Włókniarza Częstochowa, to nie przypominam sobie wyjazdu, na którym nie musiałem się wpisać na listę i na którym nie miałem wpisanego imienia i nazwiska. Także na wszystkie mecze wyjazdowe masz coś takiego jak bilet imienny. Może na domowe jest różnie? Natomiast na wyjazdowe, przynajmniej w Ekstralidze, bo wiem, że są ośrodki pierwszoligowe, które tego nie stosują. Okej. Okay. Natomiast z mojego doświadczenia nie przypomnę sobie, żebym nie miał biletu imienia. Ty, Rafi, ale jak ja bym powiedział, że jestem Adam znany jako Adam, to chyba to starczy, co? No raczej, stary. Ty no. Co tam, wiesz, pieczątkę z logiem kanału pierdyknął i by cię wszędzie wpuścił. I tyle. Słuchaj, ostatni telefon i zjazd. Dawaj. Odbieramy. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? No ostatnio zasnąłem, to tym razem mam nadzieję, że nie pójdę spać. Dobry wieczór, cześć, siema wszystkim. Siema, cześć Karol. A i zobacz jak trafiłeś, ostatni telefon należy do ciebie. No to krótko zdjęcie i na temat i w końcu się wypowiem. Jeśli chodzi o zawodników spod kraju, który jest stanem umysłu, nie chcę ciągle, aby występowali dalej na stadionach. Co do Mika Jabłońskiego. Nie będę. Dobra, stop. Czemu nie chcesz? Proszę? Czemu nie chcesz? Dlaczego? Dopóki się nie skończy to, co się dzieje na Ukrainie, jakikolwiek zawodnik, sportowiec, w jakikolwiek dyscyplinach nie powinien dla mnie brać udziału. Ale no, dlaczego? Możesz... Konkretnie dlaczego? Dopóki się to nie skończy, to się dzieje no, na dobra, Ukrainie. No dobra, dużo rzeczy dziwnych się dzieje na świecie, a jednak reprezentanci danych krajów, w których żyją się złe rzeczy albo złe rzeczy z przyczyny danych krajów, dalej występują. Chyba, że pod tą flagą właśnie, która tam jest na białym tle jakimś... No to kolorze. Teraz zmieniasz zdanie. Aha, taki. Nie, no słuchaj. Jak ja mówię, to każdy ma swoją prawdę żużla. Nie, jasne, ja tylko chciałem wiedzieć czemu i tyle. Rzucasz przykład, okej, okay, nie będę z tym dealował, tylko rzuć konkretny przykład, dlaczego i tyle. Nic więcej od ciebie nie chcę. W sensie nie wymagam tej wypowiedzi, o może w ten sposób. No, dopóki zapanuje tam spokój. Mhm. Tylko, że to może się latami ciągnąć, no i wtedy masz to, z czego oni mają żyć. No ale możesz mieć swoje zdanie? Spoko. A co mówiłeś a propos Mirka Jabłońskiego? Nie wiem to dokładnie o co tam chodziło, bo niedawno do was wbiłem i chciałbym się dowiedzieć, co nie to. No, to już... Odbij sobie live od 20 minut, czytałem komunikat Mirka. Tak, cały komunikat jest. No, wszedł do sędziego, jest zawieszony, na razie nie, bez pracy można powiedzieć. Przez jakiś czas nie zobaczymy go w żadnej roli studiu, ani ekspert, ani komentator. No, ale jak nie wiesz o co chodzi, no to bez sensu, żeś się wypowiadał, no bo tak jak ci Rafał powiedział, byś musiał wiesz, sobie odwinąć cały komunikat Mirka, który wjechał po prostu, powiem ci w skrócie, wjechał do sędziego podczas meczu i powiedział: panie sędzio, weź tam jeszcze raz zobacz tą powtórkę, bo
Chyba błąd popełniłeś, tak w skrócie. A, czyli jak dzikus z buta. Nie. Podobno bardzo był parę sekund i nie było żadnego tam, tak w jego komunikacie jest, nie wiem, złego słowa czy agresji. Aha, to nie będę się wypowiadał, ale chętnie może małą zdradę tajemnicę, to się na przykład działo podczas meczu Polonii Bydgoszcz z Palubazem Zielona Góra. No mów, co się działo? Bo tak naprawdę jakbyście chcieli wiedzieć, jeśli na kamerach nie mogliście mnie znaleźć, bo cały czas naprawdę byłem pod stadionem. Ze względu na to, że... Nikt normalnie sprawdzał kamer z monitoringu przecież tego meczu. Wiem, ale ze względu na to, że szanowni pani panowie niebiescy nie chcieli nas puścić z bębnem, bo wtedy jechałem z grupą zorganizowaną, tą chuliganką tak zwaną. No niestety słuchaliśmy meczu. O mało to też zdarzyła się sytuacja niebezpieczna i o mało to nie dostałem z pałki czy z gazu. A to co, w końcu nie wsiadłeś na ten mecz? Nie, ale trybuny widziałem. I słuchałem po prostu meczu. To tak jakbyś był na stadionie, to tam wielkiej różnicy nie było. Ale te Rafał! Ty sobie grabisz teraz. Grabisz sobie kolego. No ale przeżyłeś, rozumiem, bezpiecznie wróciłeś mimo wszystko. Tak, cały zdrowy, ze mną jest wszystko ok. Ale ja tam mówiłem policjantom, że się nie martwię, bo w sierpniu na spokojnie po Bydgoszczy będę sobie chodził. Czy będziesz chodził, to ci okaże, jeżeli nas puszczą, bo to bym nie powiedział. Z nimi to mam też różne konflikty, ale spróbujemy. No to moja taka właśnie informacja, jakby ktoś chciał wiedzieć na przykład, dlaczego tak większość kibiców tam nie weszła, bo nie chciałbym ci mówić, ale dopingiem może by tam lepiej było u nas. I tak byście przegrali, więc bez znaczenia, naprawdę. Dobra Karol, bo my już też zjeżdżamy do bazy, już jest późno, prawie 2 godziny prawdę żużla, więc wydaje mi się, że jeżeli nie oglądałeś od początku, możesz sobie odwinąć. I zrobię to na pewno. I oczywiście, bo widzę, że nie świeci mi się łapka. Bicek w górę. No ty jak nie dajesz jeszcze bicka? Karol, no co ty robisz, chłopie? No. Dobra. Pozdrawiamy, trzymaj się, cześć. Dzięki wielkie, do następnego. Cześć. Rafał już wyczulony, do dara. Pa! Jeszcze ktoś się tutaj, panie Rafale, próbował do nas dobijać cały czas, ale teraz już spadł, więc jeszcze chciałem na koniec powiedzieć, co miałem powiedzieć na początku. Mam dla was jedną złą informację, którą muszę przyjąć na klatę. Drodzy widzowie, na chwilę obecną jest przełożony, że tak to się wyrażę, spotkanie zakręconych w lewo w Londynie, które miało się odbyć 6 sierpnia, bo dopiero dzisiaj się kapłem, mówiąc mojemu menadżerowi, bo wczoraj ustalałem z Piotrkiem, że będę robił na Facebooku wydarzenie w ten weekend, że 2 wydarzenia, jedno, które się odbędzie w Bydgoszczy zlot, który się odbędzie 13 sierpnia, ten jest, zachęcam was z tego miejsca, ale miał być tydzień wcześniej. No i tak wywnioskowałem, że przecież 6 to ja wyjeżdżam rano już właśnie do Polski samochodem, no i nie byłbym się z wami spotkać, a tydzień wcześniej z kolei będziecie mogli się spotkać z Rafałem i Piotrkiem chyba w Manchesterze, tak? Tak, najpierw będziemy w piątek w Sheffield, potem w sobotę i w niedzielę w Manchesterze, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Znaczy w Manchesterze to jest też tak ogólnie powiedziane, bo jedziemy na Mistrzostwa Europy w speedrowerze, więc to będzie pod Manchesterem, proszę sobie wygooglować. Ewentualnie zgłosić się do nas o adres. Już kilka osób napisało, także część z was na pewno będzie się z nami widziała i zapraszamy bardzo serdecznie. Napijemy się browara, zrobimy zdjęcie, będzie kręcony vlog, także jeżeli chcecie przyfejmić, jakkolwiek to nie zabrzmiało, to zachęcamy. My bardzo chętnie z wami wszystkimi się tutaj zobaczymy. Specjalnie mówimy, gdzie będziemy, co robimy, bo też część z was o to pytała, więc zapraszamy. Dokładnie, i tak jak powiedziałem, w ten weekend pojawi się wydarzenie a propos Bydgoszczy, bo tak naprawdę ciekawi mnie, ile osób przyjdzie, żeby to fajnie, mile spędzić dzień. Troszeczkę przyjedzie, tak panie Rafale? Ja nie przyjdę. Wiem, ale to żadna strata. Piotrek Rafanie będzie, więc na pewno będzie zajebiście. Jaki chami prostak w ogóle, ty kurde. I na pewno będzie zajebiście, akurat tych dwóch typów nie będzie, nie? Oni zawsze robią największą zadymę, także wiecie, zadymiarzy nie ma. Sorry! Rafi się zaciął, ty. Rafi, obraziłeś się? Muszę sprawdzić.
Tak. Jest już. A, tak, już wrócił, tak. Panie Rafale, no bez tak, nie gniewaj się, jeszcze się zobaczymy. No wróć, no, jest. Kierubę mi wisisz. No, oczywiście, także drodzy widzowie, za wszystkie łapki w górę, a prawie jest ich 80 bez jednej. Dziękujemy. 80. 94 osoby cały czas z nami, także zachęcamy. Jutro Rafał Żużlowy Degustator, kanał Imp, pierwsza runda. Zobaczymy, jak to będzie. Z czego was zachęcam, żebyście sobie tam weszli, oglądali, komentowali i słuchali chłopaków. Później tak naprawdę troszeczkę mamy, bo nie ma żużla, panie Rafale. Jak, Jaś, co? Nawet nie wiesz, przepraszam, nawet tak. Nie wiesz, jak ja się cieszę, że w niedzielę nie ma żużla, stary. Ja wyłączam telefon, kładę się do łóżka i cały dzień mam zamiar przeleżeć. Mhm. I nie piszcie do mnie, nie dzwońcie, mam wszystko gdzieś, nie ma mnie. Chcę zrobić sobie jeden dzień totalnego resetu, bo naprawdę jestem już w tym sezonie zmęczony z wielu względów. Po pierwsze z natłoku pracy, bo jednak robiąc 5-6 live'ów w tygodniu, albo nawet i 7, to jest trochę za dużo. Dawno nigdzie nie byłem, dawno nic fajnego nie zrobiłem, dlatego mam niedzielę dla siebie i na raz. I dokładnie, drodzy widzowie, też nie będziemy was ściemniać, ale jesteśmy pomału zmęczeni. Tak, szczerze jesteśmy zmęczeni, bo po prostu to jest przy tylu godzinach, tak jak Rafał robi te live'y u siebie, wjeżdża później zapowiedź, podsumowanie, ja jeszcze tak naprawdę podczas tego te wszystkie grafiki przygotowuję. No, a tak jak Rafał powiedział, a żyć trzeba, pracować trzeba, rodzina i tak dalej, więc musicie nam czasami jeszcze treningi, wybaczyć. Jeszcze inne rzeczy. Musicie, coś tak, trzeba robić. Musicie nam czasami wybaczyć, że albo jak zauważycie, że lecimy z tym live'em, bo naprawdę przy tylu godzinach staramy się jak możemy, żeby to naprawdę wychodziło najprofesjonalniej, jak tylko potrafimy, ale czasami po prostu jak każdy z nas, człowiek, raz, po prostu najnormalniej się nam nie chce. Bo żygamy tym, oglądasz piąty mecz i już po prostu masz czasami dosyć. Już, a tak jeszcze ci... jak oglądasz taki mecz jak w Lublinie ostatnio, to tak się dzieje. Tak, dokładnie. I chciałbyś po prostu czasami, tak jak zawsze czekamy, no niech się zacznie ten sezon, bo naładowane te baterie, to jesteśmy teraz w tym takim, no już stanie, dobra, niech już ten playoff będzie, mniej tych meczy, dobra, jak się już to rozstrzygnie. No, tak niestety jest, musicie nam wybaczyć, ale za dużo. Rafał, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą prawdę żużla. A, dziękuję bardzo. Maciek pyta, czy chodzimy czasami na żużlek w UK-u. Owszem, mieszkam w Leicester, tu jest Leicester Lions, więc tak. Właśnie, jeżeli ktoś by miał życzenie i jest z Leicester bądź z okolic, 16 będę na meczu z Edynburgiem, bo jeździ tam Michel Paco Castagna, indywidualny mistrz Argentyny na żużlu 2021-2022. Idę go zmusić, żeby poszedł ze mną na piwo. Także jakby ktoś chciał, to też zapraszam, obejrzymy sobie ten mecz razem. Dziękuję, była to dla mnie naprawdę przyjemność. Wiem, że trochę przejąłem live'a, za dużo mówiłem, ale temat był na tyle gorący, że tak wyszło. Dokładnie. Dzięki. A jak to, Rafał, miało być szybko, zwięzienie na temat i się udało. Godzina 45, przecież to normalka, jak zawsze. Także dziękujemy wszystkim. Deliver Bydgoszcz, ty to aż posiwiałeś od tego żużla. Pamiętaj, że ty podobno chcesz się ze mną spotkać w tej Bydgoszczy, więc wiesz. Pamiętaj, że Adam ma duży zasięg rąk, jak dostaniesz lepę, to się skończy. I tyle, i tej, właśnie tym miłym akcentem kończymy. Piotrek, zresztą też widzę, był na czacie. Wszystkim Chattersom, Wizersom, dziękujemy bardzo. To jeszcze raz, do usłyszenia, spokojnego, miłego weekendu, dużo kiełby, alko niech wjedzie i luzik. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam.